Dobrze, Szanowni Państwo, widzę, że chyba już mamy kworum. W związku z tym możemy rozpocząć. Dzień dobry, witam Państwa w takim razie oficjalnie. Poprosiłbym obsługę o sprawdzenie obecności, żebyśmy mogli oficjalnie policzyć się. Proszę Państwa o zaznaczenie obecności i potwierdzenie. Wszyscy radni zaznaczyli już? Jeśli tak, to prosiłbym o podsumowanie. Dobrze, mamy 8 osób, także mamy kworum. Dobrze, Szanowni Państwo, dostaliście Państwo, mieliście Państwo w aktówce porządek. Żeby jeszcze była pokazana lista obecności, bo nie wiem, czy jestem... Czy pani radna została... Tak, zaraz ucieka tak szybko, nie daje się. Może będzie szybciej, jak państwo, ktoś z prowadzących powie, pani Marta, tak, może ale kogo muszę nie ma. Odnaleźć, bo są drobniutkie litery, moje miejsce, później wiem, gdzie go szybko szukać. Moment, nie wiem, gdzie, w jakiej pozycji, jeszcze nie znalazłam się. Trzecie od końca, jest pani radna. Tak, widzę, dobrze, bo później wszystkie wyniki wiem mniej więcej, gdzie szukać. Dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękujemy. Proszę państwa, mieliście państwo porządek dostarczony w aktówce. Oczywiście tradycyjnie będzie kilka zmian na początku. I tak, do punktu 1 i 2, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej i zmiany wieloletniej prognozy finansowej, mamy autopoprawki odpowiednio na druku 891-2 i 892-2. Mamy też o zmianie przeznaczenia pismo, o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej. Tu byśmy po tych, proponuję, żeby to było po tych projektach budżetowych, czyli jako nowy punkt trzeci. Też również na dzisiejszej wersji, na dzisiejszej, przepraszam, w dzisiejszej komisji przyjmiemy harmonogram prac nad budżetem miasta Lublin na 2021 rok. Nie będziemy oddzielnej komisji do tego robić. No i są nowe pisma, ale to będą w pismach do wiadomości, także to nie będzie jako oddzielny punkt. Także jeśli Państwo macie jakieś uwagi do porządku, jeśli nie, to przegłosujemy w zaproponowanej przeze mnie formie ten porządek. Nie widzę uwag. Prosiłbym o włączenie głosowania porządku obrad z poprawkami i zmianami. Oczywiście godzin nie będzie chyba, nie? Jak w zeszłym roku. Komisja, czy nie rozumiem pytania? Dobrze, proszę, żeby Państwo zagłosowali za porządkiem z poprawkami, które zaproponowałem. Komisja jednogłośnie 8 głosami za przyjęła ten porządek obrad. W związku z tym rozpoczynamy procedowanie. Dobrze, już dziękujemy. Wszyscy zagłosowali, tak? Nie wiem. Dobrze, jeszcze przywitam Państwa oficjalnie, bo teraz patrzę, widzę Państwa dyrektorów, Państwa i fundację. I Państwa radnych oczywiście wszystkich. Muszę spojrzeć na dwóch ekranach, czy kogoś nie pominąłem. Jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam.
Dobrze, przystępujemy do porządku obrad. Punkt pierwszy, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok na druku 891-1 wraz z autopoprawką na druku 891-2. Czy macie Państwo jakieś pytania, czy potrzebujecie wprowadzenia do autopoprawki? Można, Panie Przewodniczący? Tak, proszę bardzo, Pan Radny Breś. Proszę o wprowadzenie do autopoprawki, bo przed chwilą, znaczy widzimy ją, znaczy przynajmniej ja ją widzę teraz, nie zapoznałem się z nią i później je zadamy, będę zadawał pytania. Dziękuję. Dobrze, pani dyrektor Puton, prosiłbym o wprowadzenie do autopoprawki. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Autopoprawka to jest w zakresie dochodów zwiększenie planowanych dochodów o 616 612 zł i jest to związane z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 483 400 zł, w tym część gminna 435 tysięcy, część powiatowa 48 400 i jest to związane z rozdysponowaniem rezerwy subwencji. Był wniosek nasz o dofinansowanie wyposażenia szkoły przy ulicy Berylowej i jakiejś pracowni, przepraszam, w tej chwili nie pamiętam. I zwiększenie dotacji celowych 133 212 zł, z czego 107 712 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie szkół prowadzących klasy mundurowe. I środków z Funduszu Pracy 25 500 na realizację, dofinansowanie zadań w ramach programu Asystent Rodziny na rok 2020. Tyle jeśli chodzi o dochody, jeśli chodzi o wydatki. To tutaj proponowane jest zwiększenie w dziale 730. Przepraszam, zmniejszenie o 107 tysięcy zł, z czego miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów o 15 tysięcy zł i program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad studiujących na terenie miasta Lublina o 92 tysiące zł i środki w wysokości 107 tysięcy zostają przeniesione do środku, do działu 801. W zakresie działu 750 administracja publiczna proponowane jest zwiększenie środków na promocję miasta o 12 600 i jest to w ramach rozdysponowania środków w ramach jednostek pomocniczych. Jest tutaj wykonanie folderu promującego Lublin, dzielnicę Bronowice 7600. I wykonanie iluminacji świątecznej w parku dzielnicowym przy ulicy Nektarowej 5 tysięcy złotych. W dziale 801 oświata i wychowanie proponujemy zwiększenie o 719-712 tysięcy złotych. Jest tutaj wprowadzenie środków na program wspierania szkół prowadzących klasy mundurowe, czyli z dotacji celowej z budżetu państwa. I pozostała kwota 724 700 zł jest na zwiększenie środków na utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. I poza tym jest proponowane tutaj zwiększenie 53300 na realizację rządowego programu Aktywna Tablica z przeznaczeniem na wkład własny. W zakresie działu 852 pomoc społeczna proponowane jest zwiększenie wydatków na DPS-y w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze o kwotę 30 tysięcy zł na zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi do DPS imieniem Wiktorii Hewisowej, również ze środków pochodzących z jednostek pomocniczych.
W dziale 854 jest proponowane zwiększenie dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, kwota 28 tysięcy złotych. Jest w ramach zadań realizowanych w zakresie wczesnego wspierania rozwoju dziecka. Jest to kwota 14 tysięcy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i 14 tysięcy dla przedszkoli. W dziale 855 rodzina proponowane jest zwiększenie wydatków związanych ze wspieraniem rodziny, kwota 25 500 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystentów i środki pochodzą z Funduszu Pracy. Są one również wprowadzane po stronie dochodów. W dziale 900 proponowane jest zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o 37 600 i jest to związane z tym, iż są to te wydatki, które mówiłam w dziale 750 dotyczące wydania folderu promującego dzielnicę Bronowice i Lublin i wykonania iluminacji oświetlenia. W dziale 921 zmniejszenie o 4 tysiące zł w wyniku zmniejszenia wydatków na tworzenie i upowszechnianie kultury i tutaj też jest to przeniesione do działu właśnie 750, czyli Rada Dzielnicy Głusk przy tej ulicy Nektarowej i zwiększenie dotacji dla podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1000 zł na zakup książek dla filii numer 39. Dziękuję. Jeżeli można, panie przewodniczący. Dziękujemy, panie dyrektor. Panie radny, proszę bardzo. Chciałbym dopytać w tym punkcie, ja pytałem na Komisji Samorządności o to, ale zapytam, już nie będę pytał o te 6 milionów 700 na gospodarkę odpadami, myślę, że na sesji będzie czas, ale tutaj zapytam, bo widzę, że jest pan prezes Mosiru, o te 1 000 000 zł. Ja chciałem zapytać, jaka jest teraz sytuacja finansowa w Mosirze, jak to się przedstawia, bo 2 300 000 przekazaliśmy ostatnio. Teraz 1 000 000 zł to jest 3 miliony w ciągu 2 miesięcy. Jak się przedstawia kondycja finansowa Mosiru na tą chwilę? Dlatego, że no moim zdaniem są to duże pieniądze i chciałem zapytać też, czy Mosir skorzystał z tarczy finansowej, które były i my tak dosypujemy tych środków ciągle, a czy ta tarcza jest jakoś wykorzystana, czy nie? Może tak krótko i zwięźle będę dopytywał jeszcze, jak pan prezes może opowie. Dziękuję. Oczywiście, jeśli mogę. Panie prezesie, proszę bardzo. A więc skorzystaliśmy z dwóch jakby środków pomocowych. Przepraszam, panie prezesie, jakby można było jakoś bliżej mikrofonu trochę, bo trochę słabo pana słychać. Skorzystaliśmy z dwóch jakby źródeł pomocowych. Jedna to jest z Miejskiego Urzędu Pracy na podtrzymanie miejsc pracy ponad 900 tysięcy złotych oraz subwencji w wysokości 1 600 tysięcy z tarczy antykryzysowej PFR-u. Są to pieniądze z zewnątrz pozyskane przez spółkę w tym roku w miesiącu czerwiec-sierpień. Aktualnie spółka ma wyłączone obiekty, nie pozyskuje przychodów z działalności komercyjnej, posiada tylko i prowadzi działalność dla klubów i zrzeszonych sportowców, którzy wykorzystują nasze obiekty do celów sportowych. Jest to finansowane przez miasto w zakresie jednostek preferencyjnych. I to są aktualnie mamy jeszcze pieniądze, powiedzmy do tego końca miesiąca, może trochę więcej. Wsparcie tego, które w tej chwili byśmy dostali w zakresie 1 000 000 zł, powoduje to, że bez problemu dotrzemy do końca roku i będziemy mieli zabezpieczone środki na wypłatę w styczniu. Jeżeli można, panie przewodniczący, to mogę dopytywać tak w międzyczasie? Tak, proszę pytać. Więc chciałbym dopytać, bo pan prezes mówił coś o tym, że na Komisji Sportu, wprawdzie ja nie jestem, ale dostałem taki sygnał, że oszczędności macie w okolicach 7 milionów złotych. Czy to prawda? Tak. Jeżeli takie oszczędności, to panie prezesie, czy to
Czy to 7 milionów do końca, rozumiem, miesiąca wam tylko wystarczy, tak, tego? Znaczy nie 7 milionów, mamy łączne od początku roku, zaoszczędzono 7 248 000, z tego na materiałach ponad milion, prawie 1 100 000, na usługach obcych 6 200 000, na wynagrodzeniach 156 000, to są główne pozycje oszczędności kosztowych. Mógłbym to rozwinąć na bardziej szczegółowe omówienie na warunkach materiałów czy w usługach. My w tej chwili regulujemy na bieżąco wszystkie zobowiązania, ale utraciliśmy ponad 9 milionów przychodów z działalności i wsparcie miasta jest, te pieniądze, które otrzymamy, jakby zabezpieczą nam wszystkie koszty oraz spowodują zabezpieczenie wynagrodzenia w miesiącu styczniu. Czyli te pieniądze będą przerzucone jeszcze na styczeń, rozumiem, tak? Tak, no, powinna, tak szacujemy, bo jeżeli nie zostanie jakiś dodatkowy krach, że przyjdą pieniądze jeszcze za rozgrywane mecze, ja je kalkuluję, że to wszystko otrzymam z działalności klubów, no to wtedy powinny mi zostać na wynagrodzenia. Jeśli nie będą, no to na styk powinienem dojechać do końca roku. Panie prezesie, czy dopytam? Dopytam przy tej okazji, bo skoro mówimy o stronie kosztowej i tutaj oczywiście szacunek za te znaczne oszczędności, natomiast żeby był pełny obraz, to proszę panie prezesie o informację, na ile ubyło i jakie są straty w przychodach, które potencjalnie, gdyby była normalna sytuacja, jakie byłyby wpływy? Do września straty z przychodów były ponad 6 milionów. Aktualnie od dzisiaj szacujemy naszą stratę przychodów na około 3 miliony. W miesiącu wrześniu i październiku będzie w granicach 1,5 miliona, czyli to będzie coś w granicach około 10 milionów łączne straty w skali roku z tytułu przychodów komercyjnych. Ponieważ jeszcze pierwotnie były, ponieważ był pełny lockdown, to nie, myśmy zwrócili wszystkie jednostki i kluby zwróciły, czyli nie mieliśmy finansowania na działalność sportową związaną z działalnością klubów, bo w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu to wszystko stało. To, jak pamiętamy, w czerwcu zaczęło to ruszać. Czerwiec, lipiec. Ile łącznie te wszystkie straty? Czy to już pan dodał? Ja nie mam podsumowanego, bo to ciężko oszacować. My zakładamy, że nie będzie już lockdownu do końca, czyli nie będzie wyłączone, czy nasze obiekty, przynajmniej dla zorganizowanych jednostek sportowych, będą prowadzone, to szacujemy, że będzie to około 10 milionów strat. I to, co pan prezes powiedział, że te jednostki, znaczy te dla klubów, to należałoby również dodać do tego, tak? Jeszcze do tych 10 milionów. W tych 6 milionach już są te straty z jednostek w miesiącu, do miesiąca września. Rozumiem. Panie radny, proszę kontynuować pytanie. Ja chciałem dopytać w takim razie, panie prezesie, a jak się kształtowało zatrudnienie w Musirze, bo niech pan powie od stycznia, bo ja rozumiem, że jednostki nie działały, jest spadek przychodu i tak dalej. Chciałem dopytać, jak się kształtowało zatrudnienie od stycznia, czyli czy pracowników przybyło, czy ubyło, jakich pracowników i na jakich stanowiskach? I ilu ich jest? W styczniu był stan zatrudnienia 224 osoby, aktualnie jest, jak pamiętam, chyba 119, czyli ubyło 5 osób łącznie w różnych grupach zawodowych. To znaczy ubyło 219 chyba, tak? Nie 119. Tak. 219. Panie prezesie, mam to pytanie. Przepraszam, tylko też dopytam od razu. Rozumiem, że po tym, jak państwo wzięliście te dofinansowanie na utrzymanie miejsc pracy, przez ile miesięcy nie możecie... 12 miesięcy. Dziękuję. Panie radny, proszę kontynuować. Chciałem dopytać, panie prezesie, w takim razie ja bym poprosił strukturę zatrudnienia, jak się klarowało to zatrudnienie od stycznia tego roku do dzisiaj. Czyli kto stracił pracę, a kto wszedł nowy. Poproszę takie na maila, zestawienie. Na jakich to było stanowiska, w jakich grupach zawodowych i na jakie stanowiska. Kto przyszedł, a kto
odszedł z Mosiru. Poprosiłbym takie na maila i dobrze by było, panie prezesie, żeby pan to wysłał jutro, bo myślę, że pan prezes ma taką charakterystykę, bo na sesji będę potrzebował tego na czwartek. Jutro ją będę sporządzał razem z kadrami, więc myślę, że do końca dnia pan ją dostanie. Myślę, że to jest jedno kliknięcie dla kart, nie ma problemu. Tam ja również proszę o te dane. Ja również bardzo proszę o te dane. Jadwiga Mach i pan radny. Piotr Breś. Tak jest. Piotr. Interesuje pana pewna fluktuacja kadr od stycznia do bieżącego miesiąca, tak? Panie prezesie, interesuje mnie charakterystyka zatrudnienia. Ile osób od stycznia zostało zwolnionych lub odeszło na emeryturę, a ile nowych osób zostało przyjętych i na jakie stanowiska? Dziękuję. Czy chce pan, żeby to było w takich jakby dwóch, czy tam ilość, to będzie powiedzmy tam kilkanaście osób, czy kilka osób, które odeszło i kilka, które przyszło, jakaś pewna ruch zawodowy. Tak i to wszystko, bez żadnych szczegółowych opisów. Nie potrzebuję nazwisk, panie prezesie, no bo mamy RODO i tak dalej. Nie chcę, że tak powiem, tego. Natomiast potrzebuję, na jakie stanowisko, czyli jeżeli ktoś odszedł ze sprzątaczki, nie wiem, cztery sprzątaczki zostało zwolnione, a nie wiem, pięciu dyrektorów czy kierowników przyszło nowych, to mnie to interesuje, tak? Żeby pan napisał, że przyszedł kierownik do działu tego, dyrektor do działu tego, czy nowa sprzątaczka gdzieś tam. No, myślę, że to jest do osiągnięcia, tak? Oczywiście. Dobrze, to poproszę coś takiego na mail. Panie prezesie, ja mam jeszcze pytanie z tych dofinansowań covidowych, bo wiem, że no ze wszystkich państwo nie mogli skorzystać, bo były wyłączone spółki z udziałem gmin. Natomiast z tego na utrzymanie miejsc pracy, ile państwo dostawaliście na utrzymanie miejsca pracy? Czy to były... 900 tysięcy z Miejskiego Urzędu Pracy i 1 578 000 z tarczy antykryzysowej PFR-u. Tak, tylko z PFR-u to była, no to było związane z obrotami, natomiast do miejsc pracy, z Miejskiego Urzędu Pracy, ile to było do jednego stanowiska? Chyba, co nie wiem, mam łączną kwotę 909 400 zł. Rozumiem, bo to pytam się też w kontekście takim, no bo rozumiem, że pan radny... To jest bardzo istotna informacja, bo no oczywiście wiadomo, że można byłoby pewne osoby zwolnić, natomiast w momencie, kiedy państwo pobraliście i zwolnienie tych osób, powodowałoby konieczność zwrotu dotacji na utrzymanie miejsc pracy, więc... W czerwcu, lipcu i sierpniu wynosiło dokładnie 303 133 zł. Czyli to około 1500 na miejsce pracy, tak? Coś takiego, tak. Około 200 paru stanowisk, tak zaakceptował nam Urząd Pracy. Więc ja apeluję tylko do pana radnego, żeby nie robić z tego kwestii politycznej i sensacji, dlatego że zwolnienie, utrzymanie tych miejsc pracy, na utrzymanie tych miejsc pracy MOSiR dostał dofinansowanie. Więc jeżeli by nie wywiązał się z tego, gdyby... Prawdopodobnie mógłby pewne zredukować pewne stanowiska po to, żeby wprowadzić oszczędności. Natomiast wtedy nie wywiązałby się z zobowiązań powziętych wobec Miejskiego Urzędu Pracy i musiałby zwrócić dotacje. I więc nie wiem, czy to byłoby z korzyścią dla MOSiR-u i miasta, i mieszkańców, i pracowników. Dziękuję panie prezesie Bartoszu Marglu, bo rozumiem, że pan został prezesem MOSiR-u, bo pan teraz tłumaczy mi to, co ja chcę uzyskać od prezesa, ale ja rozumiem, że pan jest prezesem i MOSiR-u, i przewodniczącym klubu, znaczy komisji i tak dalej, i tak dalej. Więc może jeżeli chce odpowiadać mi na pytania, to ja dziękuję. Ja chcę odpowiedzi na pytania od prezesa, ale widzę, że pan się... Widzisz, Piotr, można, no można jednak być. No. Panie radny, przewodniczącym komisji jestem. I prezesem. Jeżeli chodzi... Znaczy ja po prostu... Po tym, jakie pan pytanie zadaje i jaka prośba, że to koniecznie musi być przed sesją, to rozumiem, że pan z tego chce robić temat na sesji. I dlatego nie chcę żadnego tematu robić, tylko proszę o normalne informacje i proszę, żeby pan mi nie odpowiadał na te pytania, bo pan nie jest osobą uprawnioną do tego, żeby pan odpowiadał na te pytania. To wszystko. To wszystko. No to zobaczymy, co pan będzie pytać na sesji. No. Dobrze, czy jakieś jeszcze pytanie? Pani radna, pani przewodnicząca Mach, proszę bardzo.
Ja mam pytanie do pana prezesa. Oczywiście te wszystkie informacje zsumowałam, o których pan mówił. W sumie ponad 2,5 miliona to były środki związane z COVID-em. Dotyczyło to 250 osób. No i dobrze, myśmy łącznie z tym milionem to będzie 3, więc to wsparcie dość duże, czyli około 5 milionów. Natomiast ja mam do pana pytanie, panie prezesie, jeśli, a myślę, że nie ma większych problemów, księgowość w pana instytucji jest, w spółce z o.o., jakie, ile wynoszą, jaka jest wartość tych kosztów, które są związane z nieprowadzeniem zajęć, zarówno do zorganizowanych jednostek sportowych klubu, jak i nie tylko. Na przykład takich jak prąd, woda i inne wydatki, które nie są konieczne wtedy, kiedy nie ma zajęć, ogólnie mówiąc. Jaka to jest wartość, bo to jest istotne. I jeśli pan pamięta, zapewne pan prezes, to sobie nie wyobrażam, że jest inaczej. Jaki jest całoroczny budżet zaplanowany całej spółki? Tylko te dwa pytania na razie, dziękuję. Panie prezesie, proszę bardzo. Budżet zaplanowany i przyjęty w roku 2020 był 29 67 299 zł 91 groszy. Pani radna też się o koszty pytała. Pierwotny budżet był wyższy, który przyszedłem i przyjąłem. Budżet był na 40 444 000. Pamięta pan w tym koszty osobowe, czy nie? I związane z tym pochodne, a więc ZUS-y, te inne koszty, to pierwotne, jeśli pan pamięta. Pierwotne koszty osobowe były 9 178 615. Aktualne po korekcie są 7 985 889. No i jeśli chodzi o te wartości kosztów, które no, nie były konieczne, bo nie prowadzone były zajęcia, a więc koszty prądu, wody i tak dalej. Mogę pani powiedzieć, ile łącznie poprzez wyniku podjętych działań oraz zaniechania działań, ileśmy uzyskali oszczędności? Na energii elektrycznej uzyskaliśmy oszczędność 203 995 zł do września. Przepraszam, nic nie słyszę. Halo? Pani radna, mikrofon jest włączony. Nie słyszę. Nie słyszymy pani, halo, pani Jadwigo. No, przepraszam, teraz. Poza energią, bo mówię, no, są inne koszty, chociażby zużycie wody i inne, no bo jak nie ma zajęć, nie ma prysznic, prawda, nie korzystają z łazienek i tak dalej, no nie muszę przekonywać. Powiedzmy, materiały elektryczne, oszczędność 19 321, materiały hydrauliczne 14 619, materiały eksploatacyjne ogółem 214 586. Ale tak ogólnie, jeżeli nie zna pan tej sumy? Ja nie słyszę, nie wiem, czy pan przerwane zostało. Nie słyszymy, pani przewodnicząca. Już widzę, już jest chyba ok. Tak. Więc oszczędności w stosunku do wykonania budżetu w zeszłym roku. Załóżmy, wykonania, to czyli to zostało wykonane. Aktualna oszczędność na
materiałach, albo na, to jest 1 089 352 zł, na usługach obcych 6 227 418, na wynagrodzeniach 156 844, co daje łączną sumę oszczędności 7 248 482 zł. Oj, dziękuję, dziękuję pięknie, to bardzo cenna informacja dla mnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze Państwo jakieś pytania macie do budżetu, do zmian w budżecie na 2020 rok, ewentualnie do autopoprawki? Ja mam ostatnie pytanie, jeżeli można, Panie Przewodniczący. Chciałem zapytać o tą olbrzymią kwotę, którą przenosimy z zadań, 43 miliony złotych. Rozumiem, że tych pieniędzy już nie wykorzystamy w tym roku. Czy nam coś nie przepadnie i z czego wynika przeniesienie tak dużej kwoty? Pani dyrektor, proszę bardzo. Więc jest to zadania z lubelskiego dworca. To zadanie się nie rozpoczęło w roku bieżącym. W najbliższym czasie będzie podpisywane będą umowy i całość tych środków, tak jak jest w uchwale, czyli ponad 90 milionów złotych na dworzec z roku bieżącego, jest przeniesiona na 2021 i 2022 rok. Te 40, ponad 42 tysiące to był wkład własny miasta, natomiast pozostała kwota dotyczyła dotacji z budżetu Unii Europejskiej. I te 42 miliony stanowiące wkład własny jest zmniejszenie i przeznaczenie na oświatę i wychowanie, głównie na wynagrodzenia i pochodne. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy zmianach budżetowych, to dopytam, Panie Przewodniczący, jeżeli można. Chciałem zapytać, kiedy możemy się spodziewać ogłoszenia przetargu na biurowiec? Bo z mediów się dowiadujemy, że ciągle jest to przesuwane i chciałbym zapytać, czy pieniądze na ten biurowiec na Leszczyńskiego są zabezpieczone i kiedy to ogłoszenie przetargu będzie? Bo wydaje mi się, że jest kilka rozbieżności. Jedni mówią, że zaraz będzie, a to ogłoszenie jest przeciągane ciągle w czasie. Mamy COVID, różne wytłumaczenia, zapytania ewentualnych wykonawców i tak dalej. Zaraz się okaże, że będziemy w 2021 roku i nadal tego biurowca nie będzie. Ja już nie wspomnę o tym, jakie sumy płacimy za wynajem biur dla miasta. Więc chciałbym dopytać, kiedy będzie i kiedy będzie zakończenie tej inwestycji? Czy pani dyrektor zdecyduje się, czy kogoś wyznaczamy? Ja jeszcze ponieważ pan dyrektor ma problemy techniczne, więc dzwoni do mnie i ja przekażę to, co mówi. Przetarg jest ogłoszony 2 tygodnie temu na w trybie zaprojektuj i wybuduj. Na razie przewidywany termin otwarcia to jest grudzień, tak? Który? No jak 26 to nie może być, bo to święto. No pod koniec grudnia w każdym bądź razie, na razie przewidywane jest otwarcie ofert. Wszystko jest uzależnione od tego, ile ewentualnie będzie zapytań. To chyba tyle, panie dyrektorze, tak? Dobra, dziękuję. Dobrze. Natomiast przypomnę państwu, że jeśli chodzi o realizację tego zadania inwestycyjnego, to jego finansowanie będzie pochodziło z obligacji przychodowych, na które jest podpisana umowa i są to środki, które będą ze strefy płatnego parkowania. Na rok
przyszły. Oczywiście są zaplanowane wydatki na rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Chciałem dopytać, kiedy jest przewidywany termin zakończenia, bo rozumiem, że jeżeli jest przetarg ogłoszony, czyli w warunkach przetargu gdzieś to jest, czyli kiedy będzie zakończenie inwestycji? 23 rok. 2023. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, proszę bardzo. 30 października 2023 rok. Ja mam pytanie. W pozycji wydatki, transport i łączność, dział 600, jest kwota na wykup gruntu 2 miliony 301 tysięcy i tak dalej. Z tego prawie 1 800 000, 1 776 325 to są drogi powiatowe i 524 to są drogi gminne. Ja pamiętam ostatnie zmiany, tam też były ciągle te dodatkowe sumy przeznaczane. Konkretnie o jakie to drogi chodzi, prawda, i zarówno te powiatowe, jak i gminne. Bardzo proszę o odpowiedź. Tylko dodam na przyszłość, to warto by było może dopisać, żeby nie było tych pytań, byłyby krótsze posiedzenia. Kiedyś jednak te informacje były pełniejsze. No bo skąd ja mam wiedzieć, o które drogi chodzi? Ja chcę wiedzieć, bo nie są to małe sumy. Dziękuję. Pani dyrektor, czy pani dyrektor wyznaczy kogoś, kto miałby pytanie z budżetu, ale... Tak, wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to były to drogi wykup gruntów pod realizację inwestycji Lipiec 80. No, a tej drugiej drogi to chyba niestety nie pamiętam, chyba że nie wiem, czy jest ktoś, czy pan dyrektor Pidek pewnie nie będzie wiedział. Z geodezji nie ma nikogo, tak? Panie przewodniczący. A powinien wiedzieć dyrektor? Dyrektora wydziału nie widzę. Nie ma. Jest pan dyrektor Pidek. Nie, ale pan dyrektor Pidek, ale mówię wydziału geodezji, było pytanie i nie ma wydziału geodezji. Proszę państwa, no my tak nie możemy mówić, że chyba, bo ja pamiętam ostatnie posiedzenie. Panie przewodniczący, już wstępnie zapoznałam się z budżetem. Pani radna, ale proszę dać pani dyrektor odpowiedzieć. Ja mówię chyba, nie widzę, dlatego że patrzę po nazwiskach na ekranie, dlatego mówię, że chyba nie widzę dyrektora w tym momencie. Dobrze, ja pozwolę sobie, może zacząć, co 5 minut spróbuję sprawdzić te grunty, dobrze? Dobrze. To prosiłbym, czy jeszcze jakieś pytania państwo macie w międzyczasie, jak pani dyrektor będzie sprawdzała? Dobrze, w międzyczasie pani dyrektor odpowie. Jeśli mogę, to panie, w uzasadnieniu... Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. W uzasadnieniu mamy... do uchwały transport i łączność, zwiększenie wydatków na realizację projektu budowy przedłużenia ulicy Lubelskiego Lipca o kwotę 1 160 000 tysięcy z przeznaczeniem na wykup gruntów. I to jest w uzasadnieniu do uchwały. Ja mam przed sobą, to jest strona 19 z 24, a kolega na której ma? Na 21. Tak? Mhm. No to może czytać coś innego. No. Ja bardzo proszę jednak o odpowiedź panią dyrektor. Panie pana radnego, dobrze? Dziękuję. No ale to ja tylko informacyjnie, że w uzasadnieniu to jest. To jest zupełnie inny dział i warto byłoby zobaczyć. Dobrze. Dział 600 to nie jest to samo co 900. Także warto te działy znać i przypisać do nich zadania. Dobrze, szanowni państwo, czekamy na odpowiedź pani dyrektor. Chyba że pani dyrektor jest już gotowa, bo powrócił. Tak, przepraszam, to jednak nie był Lipiec 80. Tutaj są jakieś dokonywane wykupy gruntów związane z ulicą Dekutowskiego, Wojciechowską, Naukowskich i Sławinkowską.
to jest rozdział 615, a rozdział 616 to jest Nastrucjowa Bliska, Szklarniowa i Krześniowska. S15 to są drogi powiatowe nie, i Sławienkowska taki status ma. Ciekawa jestem, nic się na tej ulicy nie dzieje, o co tam chodzi, no ale zobaczymy, ja będę chciała to bliżej. Znaczy one mogą być wykupywane, te grunty, w związku z wcześniejszymi jakimiś niewykupionymi, które z czasem niestety były w zobowiązaniach. Dobrze, ale wyjaśniła pani, dziękuję, bo jeszcze raz panu Darkowi powiem, że te działy dwa różne i te strony to są zupełnie inne pieniądze, inne działy. A ja pani Jadzi powiem, że jeżeli było pytanie o Lubelskiego Lipca, no to stwierdziłem jedynie, że w uzasadnieniu jest. Dobrze, szanowni ale państwo. Ja o Lipca nie pytałam i pani dyrektor stwierdziła, że to nie chodzi o drogę Lubelskiego Lipca. Pytałam, jakie drogi, a nie mówiłam nic dobrze, o Lubelskiego Lipca. Szanowni państwo, Lipca. Proszę się nie spierać między sobą, o jakie drogi chodziło. Pani dyrektor wyjaśniła, więc temat jest zamknięty. Czy jeszcze państwo macie jakieś pytania do tak. zmian w uchwały budżetowej? Pan radny Popiel, tak? Tak, dziękuję panu przewodniczącemu. Panie prezesie, przepraszam. Szanowni państwo. Panie radny, powiem tylko, że prywatnie też jestem prezesem swojej spółce, więc nie jest to niesłuszne. Ale to wiem, no dlatego mówię, panie prezesie, no przecież, no jak, żeby tak, no. Szanowni państwo. Prywatnie niektórzy radni też byli radnymi, a później zostawali prezesami, no wiemy to, widzimy. Panie radny Breś, ale pan nie miał teraz głosu udzielonego. Polskiej. Tytuły w kulturze polskiej zostają. Funkcji. Dobrze, szanowni Popiel ma głos. Dziękuję, szanowni państwo radni, są z nami też inne osoby i myślę, że ich czas też jest cenny. Szanowni państwo, ja powiem w ten sposób, ten wątek, który poruszyła pani Jadwiga Mach, dotyczy bardzo też i mocno tej działalności, którą ja podejmuję na terenie, który prezentuję i nie ukrywam, że zawsze ten wątek mnie ciekawił i wręcz ja widzę potrzebę stworzenia takiej formy tabelarycznej, gdzie byłby wpisany w ogóle zakres, jakby to powiedzieć, kwotowy, tak? Gdzie szacuje się, że na danej ulicy potrzebna jest rezerwacja określonej kwoty, realizacja na dzień dzisiejszy, suma wydatków poniesionych do dnia kolejnego. Od razu mówię, z czym to się wiąże. Szanowni państwo, tutaj reguluje to bardzo często sama specustawa drogowa i w specustawie są konkretne przecież terminy, których i tak każdy wie, że gmina nie dochowuje niestety i nie będzie dochowywać przez kolejnych ileś lat. Mieszkańcy też się skarżą na to, że po wydaniu decyzji z RID ten proces wypłaty odszkodowania wydłuża się naprawdę bardzo znacząco. No, ja rozumiem też z drugiej strony, no możliwości finansowe gminy są takie, a nie inne. Pani dyrektor chyba przyzna rację. Natomiast w takiej formie naprawdę też by się nam taka informacja też przydała. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że uważam, że moralnie jesteśmy chyba jako gmina też zobligowania do wypłaty tych odszkodowań tym osobom, gdzie to postępowanie zridowskie było przeprowadzone jakoś tak naprawdę dawno temu, tak? I to w tej kolejności, za pomocą chyba takiego kalendarza chyba powinniśmy spłacać. Oczywiście prezydent może mieć inne zdanie, mogą być dla niego rzeczy ważne i ważniejsze. No niemniej jednak tu chodzi o cały zestaw dróg, tak jak pani przewodnicząca Jadwiga Mach była łaskawa powiedzieć, tu nie chodzi już tylko o jedną drogę, a tych zadań związanych ze ZRID-em naprawdę mamy dość dużo i nie wszystkie zadania są tak samo przez pana prezydenta traktowane. Z przykrością to powiem. Kolejno, chciałbym jedno pytanko do pani dyrektor skierować. Pani dyrektor, jako członek komisji stypendialnej, o co chodzi z tymi 15 tysiącami? Ja no nie wiem, tak, już niedługo będziemy pewnie pracować, rozpatrywać te wnioski, czy mam być bardziej jakiś ostry w ich rozpatrywaniu, bo pula pieniędzy się nagle zaczęła kurczyć, czy bardziej przychylny,
tak trochę z uśmiechem na twarzy, ale no, pula pieniędzy do tej pory była stała. Dziękuję, panie przewodniczący, to tyle. Dziękuję bardzo. Czy państwo macie jakieś pytania jeszcze do zmian uchwały budżetowej? Nie widzę. Ale panie przewodniczący, chciałem zapytać, czy jeszcze możemy zadać, bo nie wiem, czy panu radnemu Popielowi ktoś odpowiedział, bo jak ktoś odpowie, to ja jeszcze mam. Znaczy, ja odniosłem wrażenie, być może mylne, że pan radny Popiel, to było mniej pytanie, co bardziej... Nie. Spostrzeżeniami, panie przewodniczący, prezesie kochany nasze, a jeśli chodzi o pytania, tak jak najbardziej, czyli czy istnieje chociażby możliwość stworzenia takiej formy tabelarycznej, to punkt pierwszy. I punkt drugi to oczywiście o te stypendia. Dziękuję. Ja również składam ten wniosek, żeby jednak były bardziej dokładne te informacje wymienione, wydatki. Jest ten opis, ale nie wszędzie. Dla mnie przynajmniej nie jest wystarczający. I chciałabym wiedzieć, jakie ulice zostały, tereny zostały uregulowane, jakie nie, więc no, my jesteśmy radni, nas mieszkańcy pytają. Dobrze. Czy w takim razie, czy będą, czy życzyliby sobie państwo, żeby przygotować na piśmie dla państwa radnych takie zestawienie? Tak, pan radny kiwa głową. Nie wiem, czy to pan dyrektor Nachuluk, czy to... Nie, to geodezja prowadzi wykup, tak? Nie, to Wydział Geodezji, pan dyrektor Wójcik. Dobrze, to ja bym poprosił panią Martę o przekazanie do Wydziału Geodezji, do pana dyrektora Wójcika, żeby przygotować takie zestawienie dla państwa radnych, przesłać je do komisji i rozesłać zainteresowanym radnym. Proszę państwa, nie ma już chyba więcej pytań. Tak? Nie mam, panie radny, pytanie, bo proszę, 15 tysięcy jeszcze. Proszę, panie radny, proszę. Chciałem zapytać, jak jesteśmy na komisji budżetowej, czy udało się podpisać umowę na wynajem gruntów, mówię tutaj o dzierżawie, dla pana dewelopera Jakubasa, i chciałem dopytać, jeżeli się udało, czy możemy poprosić o tę umowę skanem, mailem, i na jakich zasadach została ta umowa podpisana, może by ktoś powiedział dwa słowa, no bo minęło miesiąc czasu, a wydarzyły się różne rzeczy i chciałbym dopytać o tą umowę. Dobrze, pan dyrektor Nachuluk może spróbuję odpowiedzieć. I jeszcze przepraszam, bo zapomniałem wcześniej o stypendia, to nie wiem, czy pani dyrektor Puton, tak? To pan dyrektor Nachuluk teraz odpowie na pytanie pana radnego, a potem jeszcze powrócimy do pytania radnego Popiela o stypendia. Jeśli pani dyrektor nie słyszała, to pan radny najpierw Ja słyszałam stypendia, ale może to poprosimy z kogoś z oświaty. Może widzę, że dobrze, pani dyrektor jest, a to jest zgodne z wnioskiem Wydziału Oświaty. Dobrze, to teraz pan dyrektor Nachuluk odpowie na to ostatnie pytanie, a potem panią dyrektor Sprawkę poprosimy o odpowiedź na pytanie pana radnego Popiela o stypendium. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowny panie radny, ja pamiętam, do czego się zobowiązywałem przy uchwale, że przekażę państwu na Komisji Gospodarki Komunalnej ustalenia, natomiast te ustalenia trwają. Rozpoczęliśmy negocjacje. I budżetowej bezwzględnie. Proszę, panie dyrektorze. Panie radna, proszę nie przeszkadzać dyrektorowi. Jakieś problemy, bo nie słyszę pana dyrektora. No to jak będziecie państwo mi przerywali, no to nie usłyszycie nic, no bo naprawdę nie da się mówić, kiedy wszyscy mówimy przy zdalnym, z pełnym szacunkiem. Więc ja o tym pamiętam. Proszę państwa, rozpoczęliśmy negocjacje, natomiast te negocjacje trwają, nie są zakończone. Po dwóch spotkaniach doszliśmy do wniosku, że należy wykonać operat szacunkowy, który mówiłby o wartości gruntu za dzierżawę. Czekamy na ten operat. Myśmy wyrazili zgodę, że zleci ten operat spółka, natomiast zgodnie z naszymi warunkami zleciła to spółka rzeczoznawcy, który na dzień dzisiejszy ma z nami umowę na wycenę nieruchomości, więc podzieliliśmy. Myśmy postawili warunki, jaki to ma być rzeczoznawca, spółka poniesie koszty. Czekamy na ten operat. Myślę, że on lada moment się pojawi, tak jak żeśmy zresztą robili przy wycenie, jak pamiętacie państwo, parkingu, który wydzierżawialiśmy dla
dla województwa czy innych większych nieruchomości. Także panie radny, ja pamiętam w odpowiednim momencie i czasie, kiedy będzie to już gotowe, na pewno powiem państwu i poinformuję. Natomiast o czym jeszcze mogę powiedzieć? O tym, że spółka zaakceptowała część naszych zabezpieczeń, czyli w zakresie poddania się egzekucji co do wydania gruntu w przypadku braku realizacji. Jeszcze w tej chwili czekamy na określenie terminu, do którego dnia będzie projekt, a w którym momencie będzie realizacja. Tam, jak państwo wiecie, są dwa etapy uzależnione od częściowej zmiany planu. Plan jest po M-kule, więc jest duża szansa, że ta zmiana nastąpi do końca czerwca. Od tego są uzależnione wpisanie pewnych terminów. Także jesteśmy w stałym kontakcie, natomiast tak jak państwu mówiłem miesiąc temu, nie są to łatwe negocjacje i one w dalszym ciągu trwają. Spółka dostała zgodę na dysponowanie gruntem do celów projektowych. Z tego co wiem, toczą się uzgodnienia projektowe i uzgodnienia z dostawcami mediów o niezbędnych warunkach dotyczących warunków do projektowania. Więc jeżeli tylko będę miał już dla państwa informacje, to tak jak powiedziałem, zgodnie z życzeniem Komisji Gospodarki Komunalnej, była to jedyna komisja, która takie życzenie wyraziła, poproszę o zwołanie dodatkowej, znaczy pan prezydent poprosi o zwołanie dodatkowej komisji lub przedstawimy to przed sesją. Mam nadzieję, że już grudniową, ale warunek jest jeden. Muszą być skończone negocjacje i uzgodniona treść umowy, żebym mógł coś państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Tylko dopytam, panie dyrektorze, jak pan jest przy głosie, która spółka? Która? Ale no, rozmawiamy chyba o terenach LKJ-u. Dzierżawcą jest lubelska, jak ona się nazywa, utworzona ta spółka celowa do dzierżawcy, Lubelska Akademia Sportowa. Akademia Futbolu. I z tą spółką będzie podpisana umowa, tak? Ale panie prezesie, to jest, przepraszam, no panie radny, to jest dokładnie z uchwałą państwa radnych podejmowanych. Uchwała była podejmowana celowa dla konkretnej spółki celowej utworzonej między innymi przez osobę fizyczną pana Jakubasa i tylko ta spółka jest uprawniona do jakichkolwiek rozmów i negocjacji w zakresie dzierżawy tego terenu i tylko ona jest uprawniona do zawarcia umowy dzierżawy. Z nikim innym nie prowadzimy rozmów, bo nie mamy takiego umocowania zgodą państwa radnych. Dziękuję. 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 Zanim przewodniczącemu Drozdowi oddam głos, to pytanie prosiłbym, czy pani dyrektor Dunkiewicz Sprawka jest z nami? Czy pani dyrektor nas słyszy? Pani dyrektor Dunkiewicz Sprawka? To nic, to w takim razie w międzyczasie... Ale ja słyszę, już. Przepraszam. Proszę bardzo, pan radny Popiel pytał o stypendia i prosiłbym o... My, o ile dobrze pamiętam, dokonujemy zmniejszenia o 15 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę to, że zbliża się koniec roku. Zawsze robimy przeniesienia w obrębie oświaty, oprócz tego, co jest nieporównywalne z tym, co państwo doinwestowują właśnie między innymi na mocy tej uchwały, za co serdecznie dziękujemy. Nie zmienia się regulamin, zasady przyznawania stypendium zostają takie same. Także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan przewodniczący Drost. Proszę bardzo. Ja chciałem jeszcze właśnie dopytać pana... Panie, przepraszam panie radny, przepraszam, bo strasznie... Panie radny. Halo, panie radny Drost. Panie radny Drost, proszę o uwagę przez chwilę. Panie radny Drost.
Nie słychać zupełnie pana, strasznie przerywa. Ja szukałem, gdzie ta spółka... Przerywa strasznie, panie radny, więc proszę bez obrazu spróbować albo bliżej okna z komputerem podejść, tak żeby był lepszy zasięg, bo strasznie przerywa, nic nie słychać. Proszę. Ale na innych komisjach było słychać, myślę, że jeśli wszyscy wyłączą mikrofony, teraz nie słychać? To nie była kwestia mikrofonu, była kwestia zasięgu. Bez obrazu trochę lepiej słychać. Teraz przynajmniej można pana radnego zrozumieć. Chciałbym spytać, gdzie ta spółka jest jakby zarejestrowana w KRS-ie, gdzie po prostu są wszystkie jakby dokumenty tej spółki, bo ja nie mogłem znaleźć i nie wiem, z kim będziemy podpisywać umowę. Czy pan dyrektor już zna jakby wszystkie dane tej spółki, czy ona jest w KRS-ie i czy ma inne dokumenty, jaki jest skład, właściciele? Bo na razie tego nie znalazłem. Dziękuję. Panie dyrektorze, może jeszcze nie jest opublikowane, panie radny, w KRS-ie. Panie radny, jeśli mogę, panie przewodniczący, ja mam akt założycielski tej spółki. Oczywiście nie mam tego przy sobie. Oczywiście udzielę panu radnemu na, nie wiem, czy pan radny na jutrzejszej komisji gospodarki komunalnej, czy jest członkiem, czy nie. Więc jestem. Tak, to powiem dokładnie. Jest pan Jakubas jako osoba fizyczna, jest chyba dwie spółki powiązane z panem Jakubasem. W zarządzie spółki prezesem jest pan Jakubas, wiceprezesem pani Agnieszka, za moment, panie prezesie, panie radny, za moment panu powiem nazwisko. Niech sobie, bo tak dobrej pamięci do nazwisk niestety nie mam. Agnieszka Juścińska, która jest przedstawicielem pana prezesa Jakubasa na teren Lublina i Lubelszczyzny. Rada nadzorcza nie wiem, bo jeszcze nie została uchwalona. Natomiast faktycznie nie ma jeszcze spółki w KRS-ie. Jest wniosek, siedzibą jest wskazane miasto Lublin, Racławickie. Nie powiem panu numeru, to jest ten budynek, który budowała spółka pana Jakubasa naprzeciwko szpitala wojskowego, tam w parterze. Racławickie 28. Właśnie, 28. Tak. Jeden z tych lokali jest siedzibą tej spółki, więc spółka ma siedzibę w Lublinie. Kapitał początkowy 5 milionów złotych. Ja o tym mówiłem miesiąc temu, a spółka nie jest zarejestrowana z bardzo prostej przyczyny, panie radny. Co chwilę sąd rejestrowy w Lublinie się zamyka, nie tylko rejestrowy. Jest problem z sądami w Lublinie. Są bardzo duże opóźnienia, sędziowie chorują na wirusa i nie tylko sądy się zamykają i myślę, że jeszcze chwilę poczekamy na ten wpis. Wniosek został skutecznie złożony, więc spółka dalej ma status spółki w organizacji, ale z tego co wiem jest już nadany NIP, jest zarejestrowana, więc te wszystkie czynności po stronie spółki zostały zrealizowane. Natomiast na rejestrację ani urząd gminy, ani spółka nie ma wpływu, natomiast zgodnie z kodeksem spółek handlowym spółka w organizacji ma osobowość prawną, akt notarialny jest podstawą do jej działalności i myślę, że do momentu zawierania umowy zostanie przez sąd wykonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko państwu przypomnę, że my jesteśmy teraz w zmianie uchwały budżetowej. Jakby można dopytać, panie radny? Ja też jedno zdanie dopytać. Zaraz. Wcześniej, przepraszam. Rozumiem, że pan przewodniczący teraz zakończył. Wcześniej zgłosiła pani radna przewodnicząca Mach. Proszę bardzo. Ja tylko dla wyjaśnienia, bo może źle zrozumiałam, bo pan dyrektor powiedział, a pamiętam tamte informacje ponad miesiąc temu, że spółka główna to pan Jakubas i dwie zostały utworzone. A cały czas miałam, czy źle zrozumiałam? Źle pani zrozumiała, zaraz wyjaśnię. Tak?
Czyli jedna, bo była mowa, ta spółka Lubelska Akademia Sportowa, tak, z panią tak, wiceprezes, jedna, czyli to dwie, jakby pan miał na myśli chyba spółkę główną i tą pseudocórkę. Dobra, dziękuję. Mogę, panie przewodniczący? No, ale tak pan krótko, radna, bo odbiegamy już teraz bardziej tak, od tematu. Myślę, żeśmy się nie zrozumieli, bo pan radny Drozd pytał o udziałowców, więc została utworzona jedna spółka, natomiast udziałowcem jest osoba fizyczna pana Jakubasa i jak dobrze pamiętam, dwie jego spółki, którym on jest współudziałowcem lub kontroluje je przez swoje spółki. Ja nie wnikam w to, pani radna, bo pytaliście się udziałowców, ja mam tylko wgląd do aktu utworzenia tej spółki, więc tu nie ma mowy o jakichś innych spółkach. To są właściciele tej spółki, z którą mamy podpisać umowę, nie tylko pan Jakubas. Rozumiem. No to jest bardzo cenne i teraz jest jasne dla mnie. Dziękuję pięknie. Dobrze, pan radny Brecht, tylko prosiłbym, żeby już pozostać przy temacie zmiany uchwały budżetowej, bo proszę państwa, minęło sporo czasu, już jesteśmy godzinę trwania komisji, jesteśmy w pierwszym punkcie, a mamy jeszcze tych parę punktów. Panie radny. Chciałem dopytać pana dyrektora o to, ile spółka pana Jakubasa zapłaciła za udziały w motorze. Jaka to jest kwota? Kwotowo. Przepraszam. Ja pani radny przed chwilą prosiłem, żeby wrócić do tematu. Po pierwsze, nie zapłaciła nic, bo to było podniesienie kapitału, więc już mam krótką odpowiedź dla pana, że nic nie zapłaciła, bo wpłaciła te pieniądze do motoru. Ale ja pana nie pytam. Dobrze, to panie radny, to prosiłbym o zmianę uchwały budżetowej. Bo ja przed chwilą prosiłem, żeby już nie pytać, czegoś w budżecie, w zmianach uchwały budżetowej na 2020 rok. Pytanie... I tego nie ma w zmianie uchwały budżetowej. Więc prosiłbym pana o pytanie do zmian w uchwale budżetowej. Właśnie, czy ma pan takie pytanie? Dlatego, że to jest ważne, jeżeli chodzi o budżet. W sprawach wniesionych, to pan sobie dopyta. Motor Lublin. Jaką kwotę zapłaciła spółka pana Jakubasa za udziały w motorze Lublin? Proste pytanie. Żadnych pieniędzy nie zapłaciła miastu za udziały, bo było to podniesienie kapitału zakładowego. Podniesienie kapitału. To znaczy, że spółka pana Jakubasa zapłaciła 0 zł za udziały w motorze i jeszcze w prezencie dostała teren 30 lat. Proszę o... Dobrze, prosiłbym szybko odpowiedź i to jest ostatnie pytanie, które dopuszczam nie na temat tego punktu. Pan dyrektor Mazur, proszę bardzo. Szanowni Państwo, podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Motor Lublin przez pana Zbigniewa Jakubasa nastąpiło poprzez osobę fizyczną pana Zbigniewa Jakubasa oraz spółkę, której jest właścicielem. Łączna kwota, która na ten moment została podwyższona, jest to 3 600 000 zł. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, tylko proszę wytłumaczyć panu radnemu, bo nie zrozumiał, że to nie miasto sprzedawało swoje udziały, tylko była dodatkowa emisja spółki Motor, którą objął pan Jakubas i jego spółka, bo ciągle pan radny nie rozumie i zadaje, powtarza to samo pytanie. Panie dyrektorze, proszę. Ale pan radny ma rację, bo państwo po prostu zmieniali w ogóle udziały i całą strukturę finansową po to, żeby pan mógł przejąć tą spółkę i się nie czarujmy. Dziękuję. Tak jak pan przewodniczący Margul powiedział, miasto nie sprzedawało swoich akcji. Posiadamy taką samą liczbę akcji, jaką posiadaliśmy przed wejściem do spółki pana Zbigniewa Jakubasa. Został podwyższony kapitał zakładowy, tak jak miasto obejmuje nowe akcje, tak nowe akcje objął pan Zbigniew Jakubas na kwotę 3 600 000 zł. I obecnie stanowią procentowo jaką wartość tych tego kapitału. Panie dyrektorze, a chciałem zapytać, czy walne zgromadzenie obniżyło wartość nominalną akcji? Tak jak rozmawialiśmy na wcześniejszych komisjach, została pokryta strata z lat poprzednich. Strata księgowa z lat poprzednich została pokryta obniżeniem kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi dla spółki przychodu. Zatem jeżeli spółka otrzymuje środki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, te środki są wykorzystywane na funkcjonowanie spółki, to po stronie księgowo w rachunku powstaje strata. Wydatek spółki nie stworzył majątku spółki,
i takie podwyższenie kapitału stanowiło stratę. I ta strata z roku na rok, jak Państwo zauważaliście, księgowo, to nie znaczy płynnościowo, księgowo ta strata stanowiła określoną wartość i poprzez obniżenie kapitału zakładowego ze zmiany nominału akcji pokryliśmy stratę z lat poprzednich. Nie sprzedawaliśmy akcji, zostały objęte nowe akcje przez pana Zbigniewa Jakubasa. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję za tą odpowiedź. Panie radny, już nie ma żadnych pytań w tym temacie, bo jest to poza w ogóle tematem tego punktu. Może pan w sprawach wniesionych sobie dopytać, jeżeli pan dyrektor, jeżeli pan jest zainteresowany, pan dyrektor zostanie do końca. Natomiast teraz wracamy do punktu. Czy macie państwo jeszcze w zmianach uchwały budżetowej jakiekolwiek pytanie? Nie widzę, w związku z tym przejdziemy do zapisania. Ja chciałbym powiedzieć, że nie zrozumiałem, na czym polegają te zmiany tych 15 tysięcy złotych, ale już trudno, panie przewodniczący, przyjdzie sesja, to na sesji już dopytam. Dziękuję, już wystarczy. Ale chodzi panu o stypendia, tak? Tak. To jest w temacie... Dobra, Dobrze, pani dyrektor Dukiewicz, sprawka, czy można prosić o uszczegółowienie, żeby pan radny zrozumiał? Pani dyrektor, proszę bardzo. Pan radny mówi... Pani dyrektor, absolutnie bardzo przerywa. No nie wiem, dlaczego mam mikrofon włączony. W każdym bądź razie my zmniejszamy plan o 15 tysięcy złotych, natomiast wszystkie zadania zgodnie z regulaminem, wysokość, liczba przyznanych stypendiów nie ulega zmianie. Po prostu ta kwota 15 tysięcy nie będzie wykorzystana, ponieważ nie została zwiększona miesięczna wysokość stypendiów. O, dziękuję. Już teraz dotarło do mnie. Dziękuję pani dyrektor za cierpliwość. Dobrze, dziękuję. Cieszę się, że pan radny już wie wszystko. Dobrze, proszę państwa, ja nie widzę więcej pytań. Przechodzimy zatem do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej wraz z autopoprawką. Także prosiłbym o przygotowanie głosowania. Proszę o oddanie głosu. Jeszcze jednej osoby brak. Czy znane jest nazwisko osoby? Jest, której... Już w porządku. Już. Dobrze, dziękuję. Proszę o pokazanie wyników. Proszę Państwa, 5 głosami za, 1 głosowym przeciw i 2 wstrzymującymi. Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat zmiany uchwały budżetowej wraz z autopoprawką. Przechodzimy do punktu 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na druku 892-1 wraz z autopoprawką na druku 892-2. Czy potrzebujecie Państwo wprowadzenia do tej autopoprawki? Nie, ale jedno tylko zdanie, panie przewodniczący. Tak, proszę. Chciałbym usłyszeć z ust pani dyrektor, że mniejsze zmiany wynikają bezpośrednio tylko i wyłącznie ze zmiany uchwały budżetowej. Nie zakładam, żeby tam było coś dodatkowego. Dziękuję. Pani dyrektor, proszę. Tak, panie radny, mogę potwierdzić, są to w zasadzie tylko zmiany wynikające z uchwały budżetowej i jakieś tam niewielkie sprawy związane z na przykład szopką, czyli że będę płacone w roku przyszłym, tak, zobowiązanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, w związku z tym przejdziemy do zaopiniowania. Proszę Państwa o oddanie głosu. W międzyczasie chciałem Państwa poinformować, jak oddajemy głos, że punkt 10 naszego porządku został przez pomyłkę wpisany. Jest to w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania. No jak wiadomo, Komisja Budżetowa Ekonomiczna nie zajmuje się, także przepraszam Państwa za ten błąd. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, to po prostu przyjmiemy, że tego, ten punkt nie istnieje, już nie będziemy przegłosować, chociaż Państwo chcecie, żeby przegłosować.
Nie widzę sprzeciwu, także po prostu przyjmujemy, że ten punkt, tego punktu nie ma. Dobrze. Przy 5 głosami za, 0 sprzeciw i 3 wstrzymującymi komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wraz z autopoprawką. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do punktu wprowadzonego, czyli zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, pismo w sprawie zmiany przeznaczenia. Praktycznie no, często takich czynności dokonujemy. Jeżeli Państwo potrzebują jakieś dodatkowe wyjaśnienia, to poproszę. Jeśli nie potrzeba, to mówię, jest to rutynowa czynność, która często się powtarza. Nie widzę pytań, przejdziemy do zaopiniowania. Proszę o oddanie głosu. Jeśli wszyscy oddali, to proszę o podsumowanie. Panie przewodniczący, czy dyrektorzy, którzy nie mają już punktów merytorycznych, mogą się odmeldować? Tak, jeżeli już nie ma już punktu, który konkretnych dyrektorów dotyczył, to dziękuję tym dyrektorom za udział w dzisiejszej komisji. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro i w czwartek. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Panie przewodniczący, czy nie ominął pan punktu projekt uchwały w sprawie wydłużenia strategii obowiązującej? Pani radna, on będzie, tylko nowy wprowadzony punkt był zaraz po tych finansowych i on się stał nowym trzecim, tamten będzie czwartym. Wprowadzaliśmy ten punkt do porządku. Po prostu, żeby finansowe były wszystkie razem. Czy wszyscy już z Państwa oddali głos? A ja w międzyczasie bym chciała zapytać. Jest takie okienko test i siedzi tam trzech panów, nie mogę rozpoznać. Bez MPWiK, MPWiK widzę. A teraz pan testuje. Dyrektor głową poruszył, więc widzę, kto to jest. Rozpoznałam. Dziękuję. Czy wszyscy oddali Państwo głos? Można prosić o podsumowanie? Jaki cierpliwy dyrektor, tak siedzieć, nie poruszając się prawie. Głosowanie. Ileż to głosowanie trwa? Głosowanie się zakończyło, natomiast nie wiem, być może z jakichś powodów technicznych nie mamy podsumowania, natomiast dostałem informację, że było 6 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się w zmianie przeznaczenia rezerwy celowej. To było zaledwie 26 tysięcy, które zmieniło swoje przeznaczenie na wniosek Rad Dzielnic. Dobrze, przechodzimy, proszę Państwa, dalej do porządku. Dawny punkt 3, obecnie 4. Projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin na druku 907-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy zatem do zaopiniowania. Proszę o przygotowanie głosowania.
Mamy podsumowanie. 6 głosami za, 0 przeciw i 2 wstrzymującymi się. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin. Proszę Państwa, przejdziemy do dawnego punktu 4. Zaopiniowanie pisma rektora Kościoła pod wezwaniem Piotra Apostoła w Lublinie zawierającego prośbę o wyrażenie zgody na zmianę, zmniejszenie zakresu wykonywania prac konserwatorskich przy renowacji sklepienia pod emporą chóru muzycznego. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Nie ma chyba. Tak. No, przechodzimy do zaopiniowania, tak. Ja tylko rozumiem, że zmniejszenie wiąże się z zmniejszeniem dofinansowania, czy jest to... Rozumiem, że to jest pismo od dyrektora Mącika, tak? Dobrze myślę? Tak, to jest pismo od dyrektora Mącika, tak. Tam chodzi o zmianę chyba, o ile pamiętam, przeznaczenia, tak? Zmniejszenie zakresu wykonania pracy. Ja rozumiem, że zmniejszenie wiąże się z zmniejszeniem też naszego wsparcia dla tego. Panie przewodniczący. Pozostaje ta sama, natomiast jest zmniejszenie zakresu rzeczowego. Panie przewodniczący, reasumpcja, bo przegram. No to znaczy, jeżeli jest zmniejszenie zakresu pracy, a kwota zostaje do finansowania ta sama, to zmienia moje postrzeganie tego punktu. Ja się co najmniej wstrzymam. Dziękuję. Przypomnienia, jaka to była suma tego zadania? Ale jesteśmy w procedurze, drodzy Państwo, głosowania. No, znaczy już nawet po... Panie przewodniczący, mamy wyniki? Nie słyszymy pana. Przepraszam, bo odczytałem wyniki, a miałem wyłączony mikrofon. 7 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym. Komisja pozytywnie zaopiniowała to pismo. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5, dawnego punktu 5, obecnie 6, projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Lublin na 2021 rok. Na druku 890-1. Czy macie Państwo jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Przejdziemy zatem do zaopiniowania. Proszę o przygotowanie głosowania. I proszę o oddanie głosu. A czy kolega Piotr Drecher jest z nami? W spisie gości nie widzę. Dziękuję. Proszę Państwa, 7 głosami za, 1 przeciw i 0 wstrzymujących się, komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Dziękuję uprzejmie. Pan Piotr Drecher, przewodniczący komisji, był zapraszany, natomiast no nie ma go dzisiaj z nami. Proszę Państwa, przechodzimy do dawnego punktu 6, projektu uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Lublin na druku 889-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy zatem do zaopiniowania. Proszę Państwa o oddanie głosu. Proszę Państwa, przy 8 głosach za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przechodzimy do dawnego punktu 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Lublin za rok 2019-2020 na druku
888-1. Czy macie Państwo pytania do tego punktu? Nie widzę pytań. Pana dyrektora Dziuby nie ma. Ja bym chętnie sam zadał pytanie odnośnie, nie wiem, czy to się w tym druku znalazło, o przekładany przetarg na realizację rozbudowy szkoły numer 52. Ale to dotyczy roku szkolnego 2019-20, który już minął, informacja i tam nie ma. Nie jest o roku szkolnym za rok 19-20, no nie ma tutaj dodane, że szkolny. Dobrze, to rozumiem, że bo teraz już w nowym roku szkolnym, więc ja sobie prywatnie już zadam to pytanie. Dobrze, rozumiem, że Państwo nie macie pytań, w związku z tym przejdziemy do zaopiniowania. Na Komisji Oświaty był już omawiany. Proszę o oddanie głosu. Proszę Państwa, przy 7 głosach za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących, Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Lublin za rok 2019-20, rok oświatowy. Dziękuję. Przechodzimy do dawnego punktu 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego aportu do spółki Miejskiej Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie, spółka z o.o. na druku 898-1. Czy są ze strony Państwa pytania? Można, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, już nie wiem, ja zapytam wprost. Który deweloper zbuduje tam, nie wiem, blok, biurowiec i kiedy ta działka zostanie sprzedana? Bo po co ona jest wnoszona aportem do MOSiR-u? Bo z uzasadnienia nic nie wynika, więc chciałbym zapytać, w jakim celu miasto przekazuje działkę MOSiR-owi? W jakim celu? Jakie jest uzasadnienie konkretne? I który deweloper to już albo będzie kupował, albo już ma z tym związane? Ale to nie tylko działka, tylko wszystkie nieruchomości na działce. Te. Pan dyrektor Mazur. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, trudno odnosić się do tego stwierdzenia odnośnie dewelopera. Tak jak wskazano w uzasadnieniu, działka jest zabudowana halą Globus. Głównym założeniem przekazania tej nieruchomości działki wraz z halą Globus do spółki MOSiR, która od momentu powstania w 2011 roku jako dzierżawca zarządza tym obiektem, jest z jednej strony korzystniejsze rozliczanie nakładów remontowych, inwestycyjnych, które są wykonywane co roku w hali Globus, ponieważ spółka jako właściciel może korzystniej rozliczać nakłady, amortyzować środki, które wydatkuje. Po drugie, jest to oczywiście też związane z tym, że spółka ponosi obecnie jako dzierżawca co miesięczne koszty wynikające z umowy dzierżawy. MOSiR, będąc właścicielem tego obiektu hali Globus, będzie mógł sprawniej wykorzystać, remontować obiekt niż obecnie będąc wyłącznie dzierżawcą. To jest główna funkcja przemawiająca za przekazaniem tej nieruchomości do spółki. Przypomnę, że na przełomie 2016-2017 roku przekazaliśmy do MOSiR-u stadion Lublinianki, który co roku systematycznie jest ulepszany. Dziękuję bardzo. Tam jeszcze jest budynek administracyjny. Momencie. Panie dyrektorze, proszę jeszcze mi powiedzieć, czy przy dzierżawie dodatkowo jeszcze był płacony podatek VAT, czy to nie było objęte podatkiem VAT? Jeśli można, to ja to odpowiem, bo umowa dzierżawy jest w moim wydziale. Mogę. Panie dyrektorze, proszę. Tak, VAT jest co miesiąc odprowadzany, biorąc pod uwagę, że
ta dzierżawa była zawarta w tak zwanej tej pierwszej umowie dzierżawy w momencie, kiedy tworzyliśmy spółkę z o.o. Jest to ujęte jedną kwotą, ale biorąc pod uwagę wielkość i wartość działki mniej więcej na dzierżawę hali łącznie z tym terenem, parkingiem, jak i budynkiem biurowym, jest to kwota plus minus między 13 a 15 tysięcy netto. Tyle zmniejszy się obciążenie MOSIR-u miesięczne po przekazaniu tej działki. Po drugie, panie radny, plan tam ani ten procedowany, ani ten obecny nie dopuszcza budowy budynków mieszkalnych, deweloperskich, więc no proszę nie wysnuwać takich no, dziwnych wniosków, bo nie ma tutaj do tego podstawy. Teren jest przewidziany pod działalność sportową i to się nie zmieni. I tak jak powiedział pan dyrektor Mazur, jest to w tym celu, aby spółka lepiej, efektywniej wykorzystywała również środki, które posiada i jest zobowiązana do utrzymywania tego zasobu w należytym stanie. Dziękuję bardzo. Można, panie przewodniczący? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie dyrektorze, opowiadanie takich rzeczy, że tam jest plan obowiązujący nam radnym, którzy zmieniają na każdej sesji przynajmniej 6 planów lub 5, różnie. W tej kadencji zmieniamy ich bardzo dużo. Wie pan, że jest nieuprawnione, bo dzisiaj on jest, a jutro może być inny. Tak, panie dyrektorze? Może być. To po pierwsze. Po drugie, opowiadanie nam o amortyzacji. A co wy państwo chcecie amortyzować? Budynek, który ma, nie wiem, 20 lat? Rzeczy, które tam są i nakłady? Przecież równie dobrze może amortyzować to miasto. A jeżeli chodzi o czynsz, to nie mówcie nam o tym, że MOSIR płaci czynsz, bo równie dobrze miasto może obniżyć ten czynsz MOSIR-owi do przysłowiowej złotówki, jeżeli... Panie radny, nie może, bo jest pomoc publiczna. Niech pan nie opowiada takich rzeczy. Jest coś takiego pomocy publicznej. Nie możemy, naprawdę, bo było przepisać budynki na MOSIR, ale nie łącznie z działką. Wy przepisujecie prawie 4 hektary działki. Jaki jest plan? Co, wy będzie amortyzować kostkę brukową? Powiedzcie. No ale panie radny, nakłady remontowe, inwestycyjne, przyszłe. Które? Jaki jest plan na tą działkę? Jaki jest plan na tą działkę? Przepisujecie działkę, proszę się. Mówicie, panie przewodniczący, no chciałem się wypowiedzieć. Mówicie o tym, że będziecie amortyzować nakłady. Mówicie też o tym, bo przed chwilą pan prezes powiedział, że spółka jest w tragicznej sytuacji finansowej. Powiedziała, że ma 7 milionów, które może jej nie wystarczyć do końca roku. Dodajemy milion, daliśmy 2. Teraz przekazujemy teren. O czym wy mówicie? O tym, że spółka za chwilę nie będzie wypłacalna i będziecie musieli sprzedać teren, będzie miała pieniędzy? O tym? Panie dyrektorze, ja tylko chciałem dopytać w związku z tymi teoriami spiskowymi, które się pojawiają. Bo rozumiem, że analogicznie jak do tego, jeżeli wynajmujemy na przykład nad zalewem na dłużej niż na 3 lata i potrzebna jest zgoda miasta, jeżeli coś to jest, chyba że to było w administrowaniu MOSIR-u. Proszę mi powiedzieć, czy w przypadku, gdyby w myśl teorii spiskowej pana radnego MOSIR chciał sprzedać, czy potrzebuje zgody Rady Miasta, czy nie potrzebuje? Panie radny, po pierwsze, wszystkie grunty, które posiada w dzierżawie MOSIR, oprócz stadionu, to jest ta pierwsza umowa z 2012 roku, która była zawarta w związku z tworzeniem spółki. Tak jak powiedział pan dyrektor Mazur, myśmy już przekazywali spółce aportem te część gruntów, między innymi stadion Lublinianka. Tak jak wczoraj odpowiadałem na pytanie teoretyczne pana radnego Popiela, który zapytał się, czy spółka może sprzedać za 10 lat grunt. I odpowiem dokładnie jeszcze raz tak samo. Proszę wziąć pod uwagę, że spółka MOSIR jest spółką
komunalną, mającą na celu pewną misję do spełnienia i realizuje w imieniu gminy Lublin funkcję przede wszystkim społeczną, zapewnienia rekreacji, sportu. I te wszystkie obiekty ku temu służą, również ten obiekt, o którym mówimy, w skrócie mówiąc, hala Globus. Tak, proszę Państwa, zarząd spółki może dysponować majątkiem, natomiast jest tu potrzebna zgoda po pierwsze Rady Nadzorczej, po drugie walnego zgromadzenia. I postawię pytanie retoryczne, jak Państwo sobie wyobrażacie sprzedaż hali Globus, która służy zapewnieniu celów sportowych klubów, gmina Lublin również ma. Mogę to wytłumaczyć, jak sobie to wyobrażam. Panie radny, pan wyśmienicie umie tłumaczyć teorie spiskowe miasta i pana prezydenta Żuka, w tym pan jest najlepszym specjalistą, więc nie wątpię, że panu się to uda. Natomiast tak jak powiedziałem, proszę państwa, 2 lata temu obroniliśmy halę Globus przed zwrotem. Jak Państwo wiecie, toczył się tam zwrot gruntów, część gruntów sąsiadujących ogródków działkowych niestety przegraliśmy, natomiast halę Globus po batalii sądowej w Sądzie Najwyższym udało nam się obronić, więc panie radny, odpowiadając już brzydko mówiąc, trochę złośliwie, gdybyśmy chcieli cokolwiek z tym gruntem zrobić, czy byłoby zapotrzebowanie ze strony dewelopera, po prostu nie bronilibyśmy tego. Osoby, które by odzyskały, sprzedałyby to z zyskiem dla nich, a gdyby był tutaj ten spisek, to miasto po prostu by podniosło ręce do góry i powiedziało, proszę bardzo, zabierajcie sobie. No, ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego i myślę, że nikt z Państwa, że teren, który jest przeznaczony pod działalność sportową, w jakiś sposób zmienia właściciela, a spółka się go pozbywa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Sadowski, potem Pan Radny. Rozumiem, bo staram się być cierpliwy, ale granice zostały przekroczone. Rozumiem, że skoro właścicielem Areny Lublin jest MOSiR, to właśnie przygotowuje się do sprzedaży Areny Lublin w celu wybudowania tam bloków deweloperowi. No pewne granice jednak zachowajmy tej dyskusji. Ta spiskowa teoria dziejów, myślę, że już została przekroczona. Przecież wiemy, czym się zajmuje MOSiR, jaką jest spółką i jakie jest przeznaczenie tych terenów, i nikt o zdrowych zmysłach, wydaje się, nie będzie spekulował tymi terenami, bo one są niezbędne dla zabezpieczenia realizacji celów miasta w zakresie rekreacji i sportu. I to chyba jest wystarczające wytłumaczenie. Dziękuję. Jeżeli można, panie przewodniczący. Pan radny Popiel teraz ma głos. Szanowny kolego Darku, patrzę prosto w oczy, przynajmniej się staram. No gdyby było, jak szanowny kolega tutaj mówi, ceniąc oczywiście ten głos w dyskusji, to muszę powiedzieć, że w niektórych miastach no, nie doszłoby do komercjalizacji chociażby LPC-ów, a jednak to miało miejsce. Ja wiem, że to jedno, a drugie to niekoniecznie to samo, ale że tak powiem tu, panie dyrektorze, widzę, że pan coś mówi, ale nie wiem, czy to do nas, czy gdzieś. To jak do nas, to ma pan mikrofon wyłączony, panie dyrektorze. Pan dyrektor Arkadiusz Machuluk. I chodzi, szanowni państwo, o to, że we wczorajszej dyskusji pan dyrektor powiedział jeszcze jedno słowo, że jeśli zgoda miałaby być faktycznie wyrażana, to oczywiście Rada Nadzorcza Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przynajmniej tak zrozumiałem, i jeszcze dołączył pan do tego prezydenta, tak? W dniu wczorajszym to padło. No właśnie, no nie jest to samo co Rada Miasta, tak? Tylko tu jest prezydent. No bo radnym jest prezydent.
Nie, no dobra, ale to na spokojnie, nie? Bo ja powiedziałem to zupełnie, zupełnie hipotetycznie, tak? Ale no po prostu w wypowiedzi kolegi Piotra Bresia, no jest ten element, z którym się możecie zgodzić, czy też nie, ale po prostu na pewnym etapie pominięta będzie Rada Miasta jako taka. Przynajmniej tak to rozumuję, że na ten moment, powiedzmy, jeśli damy to Mosirowi, no to tam później tylko prezydent będzie miał taką możliwość, nie my jako Rada Miasta, tak? No to chodzi mi raczej o taką dyskusję w kierunku bardziej akademickim. I na koniec jeszcze zwrócę uwagę tutaj panu, bardzo lubianemu panu dyrektorowi Łukaszowi. Panie dyrektorze, jeśli chodzi o Lublinianke, to powiem panu w ten sposób. No obiekt pięknieje, okej, tylko teraz zwróćmy uwagę, w jakiej formule następuje to jego upiększanie, tak? Ja pamiętam różne projekty z budżetu obywatelskiego, ja równie dobrze mogę podać w tym momencie przecież zaniedbany obiekt na ulicy Janowskiej, toru rowerowego, już nieważne, czy on jest tam w Fundacji Sportu, czy nie oddany, bo to nie ma większego znaczenia, czy też obiekty na terenie Zalewu Zamborzyckiego, tak? Które idąc tym tropem też miałyby, powiedzmy, piękność, no a z całym szacunkiem to trochę jeszcze nam do roboty zostało. Więc powiem tak, no te teorie spiskowe, jak to pan dyrektor powiedział, w mojej ocenie, szanowni państwo, samo uzasadnienie do tego projektu uchwały, no w dużej mierze po prostu mnie też nie satysfakcjonuje. Zrozumcie państwo, samo uzasadnienie uchwały. Dopiero w trakcie tej dyskusji wychodzi ten wątek związany z amortyzacją, o której tu jest mowa i z tego, co wyłapałem, to powiedzmy korzystniejszego rozliczania VAT-u, bo to pan dyrektor dopowiedział. I to chyba jedyne tylko przesłanki, natomiast prawda też jest taka, co pan dyrektor w dniu wczorajszym też zaznaczył i później sprawdziłem, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czeka już 11 lat na zmianę i to naprawdę też wstyd, żebyśmy być może niektóre zadania inwestycyjne wstrzymywali tylko i wyłącznie dlatego, że z jakichś powodów ten plan nie został popchany do przodu. Dziękuję. Czy mogę pan dyrektor tłumaczył, dlaczego on 11 lat czekał? No bo mieliśmy te procesy związane z ewentualnym przejęciem, więc dlatego czeka. Braku, ale gdyby tak było, ja ciebie rozumiem, ale gdyby tak było, to przecież... Czyż nie powinno być tak, jak dyrektor tu zaznaczył, że w momencie, kiedy kończymy kwestie zwrotowe, to z automatu powinniśmy mieć i kwestie zmiany planu? Dziękuję. Czy mogę... Trudno się nie zgodzić z kolei. Dobrze, panie dyrektorze, proszę jeszcze ostatnie zdanie. Panie radny, dziękuję za te słowa, natomiast no, troszeczkę tutaj pan radny jak zwykle upraszcza. Tor na Janowskiej, idą zwroty, dalej mamy postępowania, jakakolwiek wydana złotówka, to jest dyscyplina finansów publicznych. Nie można tego porównywać ze stadionem Lublinianki. Więc no, oddajmy gwoli, że po prostu tam nie jesteśmy w stanie nic robić. Część toru już nie jest nasza. Mimo obrony w sądzie nie udało nam się tego obronić. Ale Zalew. Zalew też jest sytuacja, wie pan, no, dosyć dwuznaczna. Myślę, że nie dzisiaj o tym mówić, natomiast też no, nie ma pan racji, też pan doskonale wie, że w tamtym obszarze toczą się również postępowania zwrotowe, a ostatnie lata to mamy problemy z wodami polskimi. Myślę, że to sobie spokojnie zaczniemy regulować. Co prawda trwa to już trzeci rok. Ja jestem dalej optymistą, pan prezydent jeszcze bardziej. Jeżeli chodzi o stadion Lublinianki, proszę nie zapominać, panie Piotrze, że bez względu na to, w jaki sposób tam trafiają pieniądze, są to pieniądze budżetu miasta. Więc nie można mówić, że tu raptownie pieniądze z nieba nam skapały i nic nie robi. Więcej, te inwestycje wykonuje również MOSiR, panie radny. To MOSiR, w cudzysłowie, prezydent miasta przy państwa przychylności podaje pieniądze MOSiR-owi i MOSiR tą Lublinianką nam upiększa i mamy w planie, gdyby nie COVID, to myślę, że jeszcze w tym roku byłyby wydane następne 2 miliony, musieliśmy je rozłożyć na
następne 2-3 lata, żeby ten stadion Lublinianki wyglądał. Nie wiem, czy pan ostatnio był, oświetlenie, boiska, no wygląda to coraz lepiej. Mówiąc tutaj, tak, ma pan rację, dlaczego planowanie nie przystąpiło, panie radny? Ano dlatego, że czekaliśmy jeszcze na rozstrzygnięcie kasacji. Co prawda to nam pozwala na pewne rzeczy, ale wie pan, przy dzisiejszych działaniach sądów i organów naczelnych, no wyroki są nieraz kuriozalne i czekaliśmy do ostatniej chwili. Natomiast procedura zmiany planu, no niestety też jest dosyć trudną, ale mimo tej zmiany tam dalej, jak pan przejrzał i zobaczył, są zachowywane cele związane ze sportem. Może państwo radni, myślę, to nie mi oceniać zasadnienie uchwały, ale być może faktycznie tutaj powinniśmy o tym szerzej mówić, natomiast wiadomo, że papier nie zawsze można wszystko szczegółowo opisać. Idąc za teoriami spiskowymi, panie radny, to również dobrze możemy powiedzieć, ja pamiętam taką spółkę utworzoną w 2000, o mój Boże, piątym czy szóstym roku, zwały się Kamienicami Miasta, przekształcona w LPPGK. Tam przekazaliśmy 10 kamienic, jak dobrze pamiętam. Trzeba by było sprawdzić, czy pytania, że pozbywamy się majątku, jest trafne. Zostały sprzedane już, jak pamiętam, chyba 3 kamienice. I żeby była jasność, nie wszystkie za rządów pana prezydenta Żuka. Więc proszę państwa, niebezpieczeństwo zawsze istnieje, że jest to z pominięciem. Dlatego... Kamienice miasto to prezydent Pruszkowski. Tak, 2002 rok. Dziękuję. Pani przewodnicząca Bortacka była. Natomiast panie drogi Piotrze, bardzo szanuję pana uwagi. Natomiast niebezpieczeństwo zawsze istnieje, ale z pełnym szacunkiem. Ktoś ustawę o samorządzie wymyślił, uchwalił ją i pewne kompetencje podzielił. I no nie może być tak, że radni, rady miasta, czy tworząc spółki, czy przekazując aportem do spółek miejskich, czy nawet dając zgodę na sprzedaż gruntu, czy dzierżawę, będzie o wszystkim decydowało. Po to jest organ uchwałodawczy, po to jest organ wykonawczy. Państwo będziecie mogli, czy w tej kadencji pana prezydenta, rozliczyć za to, co się będzie działo na globusie, czy przyszła rada przyszłych panów prezydentów. Macie narzędzia. Natomiast no, raz podjęta decyzja, proszę państwa, no nie może być tak, że wy cały czas będziecie decydowali o jednym temacie. I macie państwo rację, to jest państwa decyzja. Jeżeli podejmiecie decyzję, że nie przekazujecie, będziecie dalej mieli władztwo jako rada nad zmianą właściciela tej nieruchomości, ale ją podejmiecie, to macie władztwo wtedy nad panem prezydentem w zakresie rozliczenia go, co jako właściciel i ten organ mający nadzór nad spółką, co z tym zrobi, więc no nie uzurpujcie sobie państwo z pełnym szacunkiem dla państwa decyzji od początku do końca alfabetu ustawy samorządowej, bo to ustawodawca pewne role podzielił. Szanujmy nawzajem swoje kompetencje. Dziękuję bardzo. Można, panie przewodniczący? Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Mach była wcześniej. Nie, nie jeszcze... była wcześniej, ja się ale zgłaszam. Ja byłam, no. Tyle czasu byłam. Ja po tym pytaniu udzielam głosu pani przewodniczącej Mach. Potem o czym było już mówione zresztą, ja długo nie będę. Proszę państwa, cała ta dyskusja jest bardzo ciekawa i panie dyrektorze, z całym szacunkiem, nie jest to tak, jak pan mówi, bo ja jako radna, i o tym mówi ustawa o samorządzie gminnym, to do rady należy decyzja dotycząca decyzji dotyczących majątku gminy.
I ja mam pełną świadomość, niezależnie od tego, jak ta spółka się nazywa, że przekazując majątek gminy, czyli mieszkańców, pod jako aport do spółki MOSiR, która jest spółką z o.o., która musi respektować prawo opisane w kodeksie handlowym, o czym pan również sam powiedział, że wtedy w imieniu już Rada w ogóle nie ma uprawnień żadnych do tego, żeby decydowała, co dzieje się później z tym terenem. Przekazała amen. Owszem, jest. Czy to będzie, nie mówimy o tym prezydent, wójt, burmistrz, każdy organ, który pełni taką funkcję, a więc osoby pełniące tę funkcję, ma pewne prawa i obowiązki. Ale panie dyrektorze, to już nie jest tak, że my później wiemy, kiedy informują nas o zmianie składu rad nadzorczych, o jakichś ważnych decyzjach. Nie ma nawet takich informacji, które uważam winny być przekazywane Radzie. W tej dyskusji taki mi się pomysł zrodził. Co to oznacza? Oznacza, że ja jednak radna, podejmując tę decyzję, w imieniu mieszkańców sama pozbywam się uprawnienia tego, iż przekazuję własność, majątek gminy, mieszkańców, spółce z o.o., która zupełnie na innych prawach działa jak miasto, czy kiedy właścicielem jest miasto. To musimy, z tego musimy sobie zdać sprawę. Sprawa druga. I chciałabym wiedzieć, jakie koszty poniesie miasto w wyniku również zmiany tej formy prawnej, czyli jeśli przekażemy, prawdopodobnie tak będzie, w związku z lokalami, jakie znajdują się w tym budynku administracyjnym, bo jest tam komórka Urzędu Miasta, Wydział Sportu i nie tylko stowarzyszenie, więc również jakieś koszty wynikną z tego powodu, bo skoro tu wiem 13-15 i pytanie ostatnie, bardzo proszę prezesa MOSiR-u o, czy pana dyrektora Nachuluka, nie wiem, który z panów to zrobi, myślę, że prezes jest gotowy, żeby sporządzić mi taką mapkę i przesłać, kolorowo oznaczyć bądź jakimiś innymi graficznymi elementami i wypisać, opisać tą mapkę, jaką powierzchnię zajmuje sama hala Globus, jaką powierzchnię zajmuje budynek administracyjny, bo może wiele tych wątpliwości będzie rozwianych. Jaką powierzchnię zajmuje, bo przed każdym budynkiem jest obowiązek prawny zabezpieczenia powierzchni, która jest przeznaczona pod parkingi do obsługi danego obiektu. Bo to również da nam obraz, że to nie jest tak, że przekazanie tej nieruchomości wraz z budynkami, dwoma co najmniej, halą i tym budynkiem administracyjnym, to jest konieczną obsługą tych budynków, jeśli chodzi o parkingi, miejsca postojowe, bo to tak się nazywa, do obsługi, tak naprawdę nie pozostanie wiele. Natomiast będziemy później przyglądać się, jak w imieniu prezydenta realizuje to zadanie na tym obiekcie MOSiR. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor? Nie, pan dyrektor nie chce. Może pan dyrektor Mazur chce odpowiedzieć? Szanowni Państwo, pani przewodnicząca, jeżeli chodzi o powierzchnię poszczególnych budynków, to oczywiście z panem prezesem to przedstawimy pani. To jest oczywiście z map, z wypisów nieruchomości, to jest dostępne. To wszystko zbierzemy i pani przewodniczącej przedstawimy. No i tak? Konieczna ta powierzchnia do obsługi, czyli te miejsca postojowe, bo to też dość duży teren.
żeby to było zaznaczone. Przepraszam, że wchodzę. Tylko pani przewodnicząca, czy mówimy o istniejących już miejscach postojowych, ponieważ pamiętajmy o tym, że tam parkingi znajdują się, które są przypisane do hali Globus, do budynku administracyjnego. Czy ma pani na myśli jakieś nowe parkingi, nowe miejsca? Nie, nie nowe, tylko mam na myśli oto taki fakt, że jeżeli powstaje obiekt, nawet na etapie projektowania, stawiane są warunki, żeby ten obiekt był oddany do użytkowania, muszą być zapewnione i na etapie projektowania pewne miejsca, określona ilość miejsc postojowych do obsługi tego budynku. A więc do hali Globus również taki parking, takie miejsca są konieczne. To, że tam dodatkowo jest parking, to jest jakby inna sprawa, bo są takie tereny. Ale żeby dokonać takiej analizy, jaki to teren jest konieczny, żeby nadal funkcjonowała hala Globus, ten budynek administracyjny, bo przecież też muszą być, chociażby ze względu na bezpieczeństwo, muszą być te miejsca postojowe, które są konieczne do obsługi. Litera prawa mówi, ile takich miejsc powinno być, jakie to powierzchnie. Dobrze, pani radna, dostanie pani cały plan zagospodarowania. Nie jest to problemem. Jeśli można, panie przewodniczący, jeszcze w kwestii, pani radna zapytała się tych instytucji, które tam się znajdują, czyli Wydział Sportu, Biuro Obsługi Mieszkańców. Pani radna, tam się nic nie zmieni. Na dzień dzisiejszy mamy porozumienie zawarte z MOSiR-em o lokalizacji, nazwijmy ich, tych instytucji, czyli wydziałów. Ponosimy koszty tylko i jedynie energii elektrycznej i można powiedzieć koszty ogrzewania. A jak będzie później? Takie porozumienie zostanie przedłużone również we własności. Nie będziemy ponosili dodatkowych kosztów oprócz tych, które ponosimy. Dzierżawca tutaj również działa jako, nazwijmy przy umowie dzierżawy, działał jako właściciel co do zasady we wszystkich naszych nieruchomościach. Jeżeli jesteśmy właścicielem lub byliśmy, dotyczy to również i nieruchomości w ZNK, wszędzie dla gminy są te pomieszczenia udostępniane w formie umowy, gdzie ponosimy tylko koszty utrzymania. Dziękuję. Można, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Pan radny Braś, proszę. Dziękuję bardzo. Przysłuchuję się tym wszystkim informacjom. Wiecie państwo, pan dyrektor mówił, że historia rozliczy tam prezydenta przyszłego, czy tego i tak dalej. Pewnie tak. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast chciałem powiedzieć dwa słowa o historii i skąd się biorą nasze wątpliwości. Otóż nasze wątpliwości biorą się stąd, z tego, co się dzieje w mieście. No, wiecie państwo, że my, jako Rada Miasta, przypominam, wygaszaliśmy szkołę działającą na Spokojnej, tak? Mówicie państwo, że nie można, bo tu jest na teren sportowy, ale wygasiliśmy cele oświatowe. Pod co? No pod dewelopera. Kto to kupił? No deweloper. Kto sprzedał część działki? No deweloper, komuś, jakiemuś innemu deweloperowi. A ten pierwszy deweloper ze szkoły będzie robił, no wiemy już, bo są na rynku dostępne mieszkania. Czyli nie mówcie mi państwo tego, że nie można zmienić celów danego obiektu, że nie można zmienić planu zagospodarowania i tak dalej, i tak dalej. Co do Lublinianki, no to wiecie państwo przecież, że teren na terenie Lublinianki, czyli sportowych terenach, no stoi co? No stoi wielki blok. Tak, to były dawne tereny Lublinianki. No a jak to się stało? No właśnie tak się stało, jak teraz, o czym ja mówię i te moje wątpliwości, o których ja mówię, tak? Czyli że był stadion, obok stadionu były tereny, na które odkupił część deweloper, postawił blok, no i stoją mieszkania do kupna lub są już wszystkie sprzedane. Więc to jest historia, która nas nauczyła, że z tego tytułu nie powinniśmy robić takich błędów, tak? To znaczy błędów, no ktoś to robi celowo. No macie państwo większość teraz, więc możecie wszystko zrobić, tak? Nawet z terenów oświatowych przerobić to na blokowisko, więc nie mówcie mi, że z terenów sportowych nie można zrobić biurowca, z terenów MPK biurowca czy blokowiska i tak dalej. Więc
Robicie to państwo wy na własną odpowiedzialność i wiecie dobrze, bardzo dobrze, no, że historia rzeczywiście was z tego wszystkiego rozliczy. Natomiast co do aportu i amortyzacji, no to wiecie, takie dyrdy małe mogą państwo opowiadać nie wiem komu, natomiast jeżeli chcecie amortyzować nakłady inwestycyjne poniesione w samą halę Globus, nie ma problemu, może miasto przepisać samą halę na MOSiR, tak jak to MOSiR ma wiele różnych obiektów i ten MOSiR może tam inwestować, tylko ja się pytam, z czego? Jeżeli państwo, czyli prezes MOSiR-u, czyli Rada Nadzorcza, czyli wszyscy przychodzicie miesiąc w miesiąc, 2 miliony z miasta, no dobrze, miasto dołoży, dzisiaj milion, no dobrze, miasto dołoży. Wiecie, spółki miejskie, niektóre oczywiście, nie mówię tu LPC-u czy MPWiK-u, a które dokładają do budżetu, czy tam dorzucają do budżetu miasta duże pieniądze, reszta spółek tych miejskich to miasto dokłada, to mieszkańcy dokładają i to mieszkańcy ponoszą właśnie tego typu koszty, które ponoszą spółki, tak? A w tych spółkach dzieją się różne rzeczy. Więc ja o tym właśnie mówię, że my teraz, to co pan dyrektor mówił i pani radna Mach, że pozbywamy się terenu, na który nie będziemy mieli wpływu, tylko będzie spółka miała wpływ i my nie będziemy wiedzieć, co wy z tym zrobicie, bo to są decyzje zarządu, a nie Rady Miasta. Dlatego te wątpliwości chciałbym rozwiać. Ja będę oczywiście głosował przeciwko temu, bo uważam, że nie ma uzasadnienia do tego, żeby ten teren przekazywać MOSiR-owi, który i tak ma olbrzymie zadłużenie, a nie jest w stanie sam funkcjonować, tylko miasto ciągle do tego dokłada. I dorzucamy im następny obiekt, a przecież co roku jest ta sama historia przy budżecie, no że przecież obiekty sportowe nie zarabiają, mają się kręcić na zero, bo to są obiekty sportowe, czyli ponośmy następne koszty i spółkę oddłużajmy, dokapitalizowujmy i tak dalej, i tak dalej. Ja mam jeszcze jedno pytanie, co z tymi terenami, które zostają, czyli, bo tutaj jest, te tereny dalej należą do miasta, wiemy, że tu prosperował stok narciarski dla dzieci, którego wygaszał prezes Czarecki, miał być tutaj teren, że tak powiem, rowerowy, przepiękny, tu rowerami mieli wszyscy jeździć. Ja nie widzę, żeby ktoś jeździł, nie wiem, co się z tym wydarzyło. Wygasiliście państwo działalność stoku, gdzie dzieci uczyły się jeździć. Tam były zawody zorganizowane. No tam były i zawody organizowane i tak dalej. Ja rozumiem, że spółka nie ma pieniędzy na to, MOSiR, żeby to prowadzić, gdzie mieszkańcy uczyli dzieci jeździć, ale te tereny rozumiem, że zostają dalej pod miastem, ale widzę, że tam się nic nie dzieje i pytanie mam, co z tymi terenami się wydarzy. Mogę, panie przewodniczący? Mogę, panie przewodniczący? Tak, proszę bardzo. Panie radny, po pierwsze, no od 3 czy 4 lat jakoś nie widzę śniegu w Lublinie. To jest skutek wygaszenia stoku. To jest odpowiedź. Jak pan widzi... Znaczy raczej przyczyna. Tak, przyczyna, tak. Ale jest sztuczny śnieg. Czy tam się nie dzieje? Dzieje się, panie radny. Są organizowane, no nie w ostatnim roku, z wiadomych przyczyn i względów, są organizowane imprezy rowerowe, bicykle udane. Myślę, że pan prezes taką informację również, jeżeli państwo radni będą sobie życzyli, przekaże. Następna rzecz, no panie radny, nie wszystkie postępowania zwrotowe się skończyły. Działka została wydzielona i przygotowana do dania aportu, między innymi z uwzględnieniem toczących się postępowań zwrotowych. W części, już posłużę się tym starym nazewnictwem, tam gdzie był stok, toczy się postępowanie zwrotowe. Ono jest na wstępnym etapie. Jak się zakończy? Nie wiem, część gruntów
jak Państwo tam widzicie, taką działeczkę wchodzącą w stok. To już jest działka prywatna, przegraliśmy ją w ostatnim wyroku Sądu Najwyższego, łącznie z kasacją. Kasacji nam również sąd nie uznał. I teraz ci byli właściciele wystąpili o następny skrawek w kierunku tutaj ogrodów działkowych. Jaki będzie efekt? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. I na dzień dzisiejszy tam, no tak samo jak i na torze na Janowskiej, nie możemy inwestować. Dlatego ta działka została wydzielona z tego zakresu aportu. Mam nadzieję, że to wystarczy panu radnemu, bo to akurat prowadzi wydział. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko przypomnieć, panie dyrektorze, że a propos działki na Janowskiej i inwestycji, która nie wiem, no miało się coś z tym dziać. Ja mówię tutaj o tym, że to przecież prezydent Platformy Obywatelskiej zainwestował tam około 2 milionów, które było chyba bezzasadne. I pytanie, co z tą sprawą się dzieje, tak? Czyli nie podatek, czyli wrzucił tam pieniądze, no i nie wiadomo, co z tym tematem się dzieje, tak? 3 miliony, Piotrze, 3. A, przepraszam, 3, przepraszam. Panie radny, nikt tego toru nie schował do kieszeni. Tor funkcjonuje i część została zwrócona działki. Natomiast z mojej wiedzy prokuratura umorzyła postępowanie w zakresie prowadzonym w sprawie. To jako informacja. Na dzień dzisiejszy do momentu wyjaśnienia sprawy i zakończenia zwrotów, tam hektar poszedł w zwroty. Następnych postępowań nie mamy, musimy jeszcze chwilę poczekać, nie będę tu dzisiaj tłumaczył z jakich względów, więc błędy takie też się zdarzają, myślę, że nie będę przypominał panu radnemu innych błędów, dzisiaj to padało, więc tak, na Janowskiej pieniądze zostały wyłożone, ale nikt ich nie schował, ten tor funkcjonuje, dalej służy mieszkańcom, dalej służy środowisku rowerowemu od daty jego zbudowania do dzisiaj, panie radny. Dziękuję bardzo. Ja tylko pozwolę sobie, włączając się do tej dyskusji, zauważyć, że to, że coś pozostaje w gestii radnych, też nie gwarantuje zawsze. Rzeczywiście to, co pan dyrektor wczoraj przypomniał, ja też sobie przypomniałem, rzeczywiście taka była historia jeszcze z czasów, kiedy ja i większość z Państwa nie była radnymi, kiedy bodajże czasów pana prezydenta Pruszkowskiego pod Instytut Jana Pawła II zostało przekazanych z ulgą 99,99 działka, na której oczywiście ten instytut nie powstał. I panie dyrektorze, nawiązując do tego, że pan radny mówi, że historia może rozwiedzieć, czy coś w tej sprawie, czy można się domagać zwrotu tego gruntu? Panie przewodniczący, ja dzisiaj też tłumaczyłem to na Komisji Oświaty. Uchwała nie została w pełni zrealizowana. Został wybudowany kościół. Służy to naszym mieszkańcom, więc ja tylko obiecałem tutaj, że przyjrzymy się tej uchwale, czy w pozostałym zakresie można ją uchylić, tak? Bo ona już jest jako uchwała niezasadna. Natomiast. Ale to nie za Pruszkowskiego. Za Pruszkowskiego, panie radny. 2006 rok, podejmowane dwie uchwały. Jedna o przekazaniu gruntów miejskich. Panu Piotrowi dzisiaj przekazywałem ją do wglądu, drugą przekażę, panie Piotrze, tak jak napisałem, jutro, a druga uchwała zobowiązująca prezydenta miasta Lublin o wykup gruntów prywatnych, uruchomiło to falę zwrotów w tamtym obszarze, ale to mówię, nie mi to komentować. Także to była końcóweczka. No i w mojej ocenie nie można tu dochodzić. Uchwała nie została całkowicie skonsumowana, natomiast no, powstał kościół, powstały tereny
przykościelne, również tam jest boisko sportowe prowadzone przez kościół i służy to dzisiaj mieszkańcom, więc no już nie idźmy w kierunku całkowitej hipokryzji i tego, że coś nie służy i ścigajmy się nawzajem, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ja bym aż tak daleko idących wniosków, panie Bartoszu, nie wyciągał. Dajmy sobie spokój, uchylmy tą uchwałę, ja to przeanalizuję i na grudzień państwu to przedstawię. Natomiast no, w kontekście tej uchwały, o której będziemy rozmawiali, zresztą jak dojdziemy do tego, myślę, że wiele rzeczy wymaga wyjaśnienia, również w kontekście tych dwóch uchwał. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, znaczy oczywiście po części się zgodzę, po części nie zgodzę. No jeżeli ktoś od nas dostaje praktycznie za darmo grunt, czyli de facto wszyscy mieszkańcy płacą na jakiś cel ważny, w tym przypadku ważny cel społeczny, powstanie takiego instytutu, a potem zostajemy oszukani i powstaje coś innego, no to tam chyba w uchwale nie było, że na jakiś cel społeczny, dowolny, tylko na konkretny cel, więc... Ale kolego Bartoszu, to w 17 punkcie, ja gwarantuję, że też chcę to wyciągnąć, poczekajmy po prostu do tego punktu. Ja bym, panie dyrektorze, dobrze, to poczekamy do 17 punktu. Ja też bym, panie dyrektorze, prosił o dokumentację związaną z tymi operacjami. Dobrze, pan przewodniczący Sadowski jeszcze się zgłaszał, proszę bardzo. Bo ja też bym poprosił o taką dokumentację i oczywiście szanuję opinię pana dyrektora, no ale chciałbym poznać jakby kwestie prawne, czy w przypadku niezrealizowania części taka uchwała dalej powinna być w obrocie prawnym. Dziękuję. Można, panie przewodniczący? Tak, panie, już chwilę, chyba mówimy w ogóle o niezrealizowaniu, po prostu o zrealizowaniu innej funkcji niż była w tej umowie. W związku z tym to nie można mówić o częściowym. Pan radny Breś, proszę. Jeżeli mówimy już o tej uchwale, to może dodajmy do tej uchwały, którą teraz podejmujemy, takie zdanie, że przekazujemy ten teren i te obiekty w konkretnym celu. Jeżeli spółka nie wywiąże się z konkretnego celu, to będziemy mogli wrócić też do tej uchwały, żeby ją rozwiązać. Możemy taki punkt dodać w tej uchwale, że miasto przekazuje ten teren aportem do wykorzystania na cele sportowe. Jeżeli będzie niezgodnie z realizacją tego celu spółka wykorzystywała, to wtedy wrócimy do uchwały i tak samo zrobimy jak z tą działką, o której państwo mówicie, że mówię tutaj teraz o zabezpieczeniu gminy, tak, żeby gmina się zabezpieczyła, że MOSiR będzie wykorzystywał ten teren w konkretnym celu. Dobrze, pan dyrektor Mazur, proszę bardzo, bo nie wiem, czy to prawnie jest możliwe w ogóle. Proszę bardzo. Szanowni państwo, w mojej ocenie nie ma możliwości prawnie wskazania konkretnego warunku, po którym spełnieniu bądź braku spełnienia aport mógłby zostać wycofany. Kodeks spółek handlowych przewiduje, że nie ma możliwości wycofania aportu. Jeżeli wnosimy aport do spółki jednoosobowej, na którą mamy pełny... I amen wtedy. To ten aport trafia do spółki w sposób taki, że nie możemy zdecydować następnie o wycofaniu. Nie może być podjęta uchwała pod warunkiem, wniesienia aportu pod warunkiem. Ale panie dyrektorze, ale może byśmy wpisali taki cel ogólny, na cele sportowe i tyle, bo MOSiR się niczym innym to praktycznie nie zajmuje. Nikt nie wpisze tego do księgi wieczystej, bo nie można warunkować przekazania aportu, po prostu. To dyrektor tutaj nie zostanie ta transakcja wpisana, bo jest niezgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Gdyby to było wieczyste... Wracając do tej działki wcześniejszej, to rozumiem, że tam była udzielona bonifikata pod warunkiem. I tu jest mechanizm, który jeżeli ten obdarowany bonifikatą nie zrealizował celu, pod którym, zgodnie z którym otrzymał tą bonifikatę, to gmina może żądać zwrotu takiej działki.
mogę, ja mam pytanie w takim razie. Mogę, panie przewodniczący, momencik, panie radny, bo może panie Piotrze wyjaśni się to. Mylimy podstawowe tryby. Tu mamy przekazanie nieruchomości na podniesienie kapitału. Właściciel podnosi na podnoszenie kapitałów. To się odbywa w ramach kodeksu handlowego. Kodeks handlowy reguluje sposób podnoszenia wyceny i tak dalej. Natomiast to, co państwo dajecie, przykład chociażby tej transakcji na Naukowskich, ogólnie rzecz ujmując, jest to w ramach uchwał ustawy o nieruchomościach i tutaj mówimy jeszcze tryby specjalne, czyli sprzedaż z bonifikatą, gdzie wchodzi ustawa o stosunku państwa polskiego i kościoła katolickiego, w tym wypadku plus konkordat, to jest w powiązaniu sprzedaż z bonifikatą na konkretne cele. One są uwarunkowane pewnymi rzeczami, ale ustawowymi. Co do zasady, nie można nieruchomości sprzedawać czy wnosić aportem pod warunkiem. Jest to czynność prawna niedopuszczalna i z mocy prawa od samego początku nieważna. Dokładnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Myślę, że ten temat mniej więcej wyczerpaliśmy, a do Naukowskich wrócimy w ostatnim punkcie. Jedno pytanko, krótkie. Tak, proszę, proszę. Pan dyrektor był łaskaw zaznaczyć w swojej wypowiedzi na temat wyroku kasacji, tak zrozumiałem, w sprawie zwrotów, tak, jeśli mówimy o Globusie. Tylko nie dopowiedział pan, czy to już było, czy dopiero będzie. Było. Panie Piotrze, tam, tak jak powiedziałem, z pełną odpowiedzialnością mówię, cały tryb sądowy łącznie z kasacją został wykorzystany. Więc tu już byli właściciele gruntów, podkreślam, nie nakładów, nie mają już możliwości jakiejkolwiek roszczenia do gminy. Podkreślę, że przy wywłaszczeniu tam zostało wypłacone odszkodowanie, żeby była jasność. I ci państwo przegrali. Natomiast przy wyroku Sądu Najwyższego, jeżeli taki wyrok jest, zawsze służy kasacja, ale nie wstrzymuje ona wykonania wyroku. My dla bezpieczeństwa procesowego i na przykład przywrócenia kasacji nie podejmujemy nigdy działań, dopóki ta kasacja nie zostanie rozpatrzona. Rozpatrzenie kasacji trwa nawet do 4 lat. I kasacja kiedy się odbyła? Panie Piotrze, proszę nie pytać mnie o takie szczegóły. Nie pamiętam, od 3 lata temu czy 2 lata temu mamy prawomocne wszystkie wyroki i zakończoną drogę postępowań sądowo-zwrotowych. To tak w kontekście, żeby planistów pytać, dlaczego jeszcze nic nie zrobili. Nie, no panie radny, pan myślę, że najlepiej spośród wszystkich radnych wie, jak pani dyrektor Żurkowska ze swoim zespołem jest obłożona planami i tak dalej, i tak dalej. I niestety no musi wybierać priorytety, tak? No nie oszukujmy się. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy chyba dyskusję. Proszę zatem o przejście do głosowania. Proszę o oddanie swojego głosu. Jeśli wszyscy oddali, to proszę o podsumowanie. Radny Drozd, jeszcze poproszę, rozpoczął. Pan przewodniczący Drozd jest, słyszy? Pan radny Drozd, panie przewodniczący Drozd. No chyba pan przewodniczący odszedł, także zamykamy bez tego. Po prostu nie będzie miał głosowania.
Proszę Państwa, 4 głosami za, 2 głosami przeciw, przy jednym wstrzymującym się komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu, dawny punkt 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdów w 2020 roku na druku 894-1. Czy jakieś pytania Państwo macie? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Proszę o oddanie głosu. Proszę Państwa, przy 6 głosach za, 0 przeciw i 2 wstrzymujących się, komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Proszę Państwa, tak jak wcześniej wspominałem, punkt 10 był omyłkowo wstawiony w program naszej komisji. Przechodzimy do dawnego punktu 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK na lata 2021-2024 na druku 897-1. Czy potrzebujecie Państwo wprowadzenia, czy chcecie Państwo pytania zadawać? I ja mam prośbę do władz MPWiK-u, jeśli mogę Panie Przewodniczący. Ja też chciałam pytanie. Dobrze, czyli pierwszy Pan Radny Popiel, później Pani Przewodnicząca Mach. Ja na chwilę Panu Przewodniczącemu Sadowskiemu oddaję głos na 3 minuty. Odprowadzenie na 3 minuty. Dziękuję bardzo, ale nie usłyszałem kolejności. Pani Przewodnicząca Jadwiga Mach. Popiel Mach. Najpierw był Pan Radny Popiel. Popiel był pierwszy. Nie, to już Pani Przewodnicząca, proszę, śmiało. Poczekam. Nie, no Panie Piotrze, proszę, bo ja jeszcze tu czytam. No bo to wskażę. Jeśli Pani czyta, to szybciutko. Pan Radny Popiel, bardzo proszę. Tak, jeśli Pani czyta, to szybciutko. Pierwsza sprawa, to przypomnijcie Panowie jutro, żebym zgłosił taką propozycję, żebyście Państwo na początku byli procedowani, żebyście nie musieli znowu tyle czekać. To po pierwsze. I po drugie, to chciałbym jeszcze zapytać, bo nie ukrywam, że bliskie mi sercu są też osoby przy ulicy Koło. I rozmawialiśmy w kontekście tych najniżej, nie pamiętam tu nieruchomości, numeru, najniżej, tak już przy samej rzece Bystrzycy, że te nakłady finansowe byłyby tak duże. Zresztą tam chodziło też, czy się udało tym ludziom pomóc, czy też nie. To tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Tak dla sprawności, to może poproszę pana prezesa Matyjaszczyka. No, odpowiedź. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu radnym. Odnośnie ulicy Koło, nie zrobiliśmy tam projekt i zrobiliśmy wycenę tej inwestycji. Wyszła z tego bardzo duża kwota związana z tym, że musimy przechodzić pod rzeką i rozważamy trochę inną opcję. Teraz analizujemy możliwość wykorzystania nawet zbiornika bezodpływowego, który... Panie prezesie, może obraz pan wyłączy, bo się rozchodzi głos. Słabo słychać. Mhm. Nie wiem, czy pan radny Popiel usłyszał to, co powiedziałem. Tak, panie prezesie, zbiornik bezodpływowy. No nie wiem, czy w terenie zalewowym da się to zrobić. Natomiast przy kwocie ponad miliona złotych grubo dla 3 sesji i braku możliwości wykorzystania tego kanału do innych celów, bo tylko do tego celu by był wykonany, bo byłoby to... No trudne do zaakceptowania na dzisiaj, tak? Ale pracujemy. Jasne, ja chciałbym tutaj powiedzieć, że oczywiście przedmiotowy projekt popieram i dziękuję panom za włożenie tak dużego zaangażowania tak w te trudne sprawy, bo muszę Państwu powiedzieć, już tak podzielę się spostrzeżeniem z Państwem radnymi, że akurat chyba doszliśmy do takiego poziomu, jeśli chodzi o rozwój naszego miasta,
że rzeczywiście sama sieć kanalizacji sanitarnej rozwinięta jest już dość mocno i niestety zostały takie obszary, gdzie po prostu realizacja no, rzeczywiście jest bardzo, bardzo droga i absolutnie ona nie jest do ugryzienia przez indywidualnych użytkowników. Niestety te osoby, z dużymi roszczeniami, czasami rozczarowane, tak, przychodzą i mówią, że no, doprosić się o kanalizację sanitarną to jest jakiś problem. No ale dziękuję za ten poświęcony czas i zaangażowanie. Dziękuję bardzo panu radnemu, dziękuję panu prezesowi. Rozumiem, pan przewodniczący już po zabiegu może przejąć prowadzenie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani przewodniczącej Mach, oddaję głos. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam pytania do pana prezesa. Przeczytałam ten dokument, który ma prawie 20 stron. Nie mam go w tej chwili przed sobą, ale pamiętam niektóre zapisy. I ja mam pytanie, nie, i wątpliwości. Panie prezesie, taki sam dokument przedkładany był nam 3 lata temu. Teraz przyjmujemy nowy. No i ubolewam z tego faktu, że niektóre zadania są przepisywane co 3 lata. Konkretnie powiem, chodzi o ulicę Skowronkową i kolektor, który ma biegnąć do ulicy Sławinkowskiej, bo tam odcinek też tej ulicy jest jakoś nawiązany. Dawny odcinek miał biegnąć między szkołą a zapleczem ulicy. Pan dobrze wie. I teraz moje pytanie, panie prezesie, jak to się stało? Dlaczego nie ma teraz w ogóle informacji, bo ja to także sprawdziłam z budżetem, który myśmy otrzymali, projekt na 2021 rok i tam nie ma tego zadania. Czy po raz kolejny będziemy mówić mieszkańcom, a siedzący obok pana, pan dyrektor doskonale pamięta zebranie z lat, które miało miejsce lat kilka ładnych, ładnych temu, jeśli chodzi o tą inwestycję. I proszę państwa, jeżeli my teraz za miliony na terenach, gdzie deweloperzy inwestują, nie, ja mogę nawet powiedzieć, są tam sumy 5 milionów i większe, głównie dla deweloperów. My, gmina, wydajemy, co dzisiaj już nie jest konieczne, bo się te litery prawa winni oni to finansować, co w większości generalnie z zasady ma miejsce. Natomiast tutaj chciałabym usłyszeć, w jaki sposób pan zamierza zrealizować, skoro w ogóle nie ma tego zadania, to po pierwsze, po drugie, tym bardziej, że było spotkanie przedstawicieli mieszkańców. I naprawdę nie wiem, nie widzę żadnej mapy rozwiązania problemu pod tytułem uzupełnienie wodociągu, kanalizacji sanitarnej, no a za tym idzie też, to już o tym rozmawialiśmy, ale to nie pana jakby działka, także odwodnienia. Chciałabym również zapytać, bo rzeczywiście tych zadań, jeśli chodzi o całą instalację wodociągową, sanitarną, to jesteśmy w Lublinie naprawdę, mówiąc brzydko, kolokwialnie, bo to brzydkie słowo, do przodu. I chciałabym teraz zapytać, bo pamiętam liczby, kiedy pan informował nas, jaki procent gospodarstw domowych w tej chwili nie posiada, nie ma podłączenia do kanalizacji sanitarnej. To po pierwsze, a po drugie, wracając do tego zadania przy Skowronkowej, Jak w ogóle państwo to sobie wyobrażają? Tam powstają w ogóle ulice prostopadłe, które nie mają nazw, setki mieszkań. Kto był, to wie, jak to wygląda. Pan prezes sam parę miesięcy tam był przypadkowo. W jaki sposób podłączycie później? Czy ludzie w ogóle zechcą, wydając dzisiaj takie pieniądze na oczyszczalnie przydomowe, bo większość z nich w ten sposób inwestuje, natomiast deweloperzy, budując tam, w inny sposób próbują rozwiązać ten problem.
I ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Chciałabym, żebym była radną, która ma odwagę spojrzeć ludziom w oczy i powiedzieć otwarcie, naprawdę, dłużej igrać sobie z tym tematem nie możemy. Ja przyniosę na sesję protokoły, podpisy, zebrania mieszkańców i przyjdzie czas, myślę, że bardzo szybko, gdzie mieszkańcy osobiście się upomną o to, mimo sytuacji, jaka jest w kraju, bo dłużej tak być nie może. Jeszcze raz mówię, ja jestem radną, która każdą decyzję, którą podejmuję, analizuje. Ja mam taki wykaz w Lublinie, ile mieszka na każdej ulicy mieszkańców. I proszę Państwa, my uzbrajamy tereny, gdzie mieszka 16 mieszkańców. Wcale nie króciutkie ulice i prawdopodobnie oni nawet nie płacą podatków u nas. Nikt tego nie bada, nie sprawdza, ale przyjdzie ktoś, prawda, no raz, drugi i jest szybko obsłużony, szybko wrzuca się do budżetu, a są dzielnice, które, no przepraszam, jak macocha są traktowane. No nie może tak być, proszę Państwa, dłużej. Chciałabym, żeby pan dyrektor wprost uzupełnił to na czwartek, kiedy akurat ten projekt w terminie będzie zrealizowany. Ja wiem, że będzie to, że to cykl niejednoroczny, niemniej jednak no, taki mechanizm i zasada przepisywania 3-4 lata tego samego zadania kończy się tym, że on w ogóle jest, nie chcę powiedzieć brzydkiego słowa, ale przepraszam, bo tylko tak można dzisiaj to oceniać. I sprawa następna. Czy nie dojdzie do tego, bo dzisiaj zgłaszane są te problemy, iż ci, którzy mają te oczyszczalnie przydomowe, one mają określoną trwałość na lat 5, 7, maksimum chyba 10. Są zmuszeni do wymiany ich mieszkańcy, którzy mieszkają tam od pokoleń, od dziadów, pradziadów. Narzekają na poziom wody, jaki się podnosi. To wynika z tego zagospodarowania bardzo, bardzo dużego tego obszaru. Zresztą jak ktoś wejdzie na geoportal, zobaczy, co tam się dzieje, jak to wygląda. I my to zostawiamy. A wchodzimy naprawdę tam, gdzie deweloper dawno już powinien wybudować, a miasto nagle znajduje 5 milionów i nie tylko. Bardzo bym chciała, żeby ten dokument o tą informację był uzupełniony. I jeszcze jedno, myślę, że to może pisarska jakaś pomyłka, albo niech mi pan prezes wyjaśni, może ja nie rozumiem. Niektóre zadania tam są opisane i jest taka informacja zakończone w roku 2019. Mówię, nie mam akurat wydrukowanego, czytałam i pamiętam pewne treści. Jestem wzrokowcem, więc jak mam papier, jak go widzę, ale nie wszystko mogę drukować. Czy to jest, dlaczego jest taki zapis w tym programie? Bo jest tam ten program, gdzie takie zapisy mają miejsce. Na razie tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawicieli MPWiK-u, jest panów trzech, więc nie wiem, kto z panów, czy pan prezes, czy... Proszę bardzo, proszę o odpowiedź. Panie przewodniczący, szanowna pani radno, nie wiem, jak pani powiedzieć, strona szósta w dokumencie, jak również cała tabelka zawiera tą ulicę, o której pani mówiła. Mogłaby też pani może wspomnieć, że jakiś czas temu mieliśmy spotkanie, na którym sobie tą całą rzecz wyjaśniliśmy i ustaliliśmy sobie, że to zadanie procedujemy. Jesteśmy na etapie takim, że już przygotowujemy zadanie do ogłoszenia przetargu. I mamy taką nadzieję, że przed końcem roku to wszystko zostanie ogłoszone i rozstrzygnięte wiosną przyszłego roku i przystąpimy do realizacji zadania, bo to zadanie jest w dużym projekcie inwestycyjnym, który jest dla nas priorytetowy, żeby go skończyć do końca 2022 roku. Panie prezesie, panie przewodniczący, jeśli mogę jeszcze dwa zdania.
Panie prezesie, tak, jeśli chodzi o samą tą inwestycję, która tylko i wyłącznie z waszych środków, ale ja sobie nie wyobrażam, ale czy tak ogromne... Ale to nie jest pytanie wtedy do mnie też troszeczkę. Ja mówię pani o projekcie, bo pani zarzucała, że coś zniknęło z planu. Ja pani odpowiadam, że nic z planu nie zniknęło i wszystko... Nie, ja nie mówiłam, że zniknęło. 3 lata temu było, teraz znowu jest powtarzane i chcę, żeby pan na komisji... W obecności kolegów, panie prezesie, to powiedział. Więc... Ale nic z planu nie zniknęło, bo jak dobrze pani pamięta, przyjmowaliśmy plan, w którym był przyjmowany również duży projekt. Jednym z elementów tego projektu była ulica Skowronkowa. I nic z tego planu nie zniknęło i nic nie zostało przesuwane w tym planie. Przesunięte było tylko i wyłącznie to, że do tej pory uzgadnialiśmy wszystkie uwarunkowania związane z projektowaniem tej inwestycji na tej ulicy. I moje pytanie, czy to nadal będzie w ramach projektu unijnego do finansowania? Słucham? Tak. Tak. I jaki okres realizacji pan zakłada? Bo ja sobie nie wyobrażam, że nie będzie to połączone, bo to jest ten problem. U pana na pewno to się nie znajduje, ale ja nie znalazłam w budżecie, jeśli chodzi o deszczówkę, że tam będziemy 4 lata rozkopani, prawda? I nie dość, że teraz o czym pan wie, buszują tam dziki, jest problem i rzeczywiście jest problem bardzo poważny, bo nie ma tam ani światła, ani ulicy, nie ma niczego, a mieszka tam już tak bardzo dużo ludzi i to nie jest ulica, która powstała dopiero, tylko tak jak mówię, jest to ulica, którą pamiętają i mieszkają jeszcze dziadkowie obecnych wielu właścicieli tych działek i nie tylko. Panie prezesie, natomiast czyli rozumiem, że pan odnośnie pana zadania, które jest wpisane, uważa pan, że do końca tego roku pan ten przetarg ogłosi i zakończy, tak? Halo? Jeżeli chodzi o to zadanie, jeżeli nie napotkamy jakichś kłopotów związanych z przygotowaniem przetargu, to na pewno go ogłosimy. A jeszcze jedno, jeśli mogę, panie przewodniczący, bo to ważne. Rozmawialiśmy i u pana prezydenta, i na spotkaniu z przedstawicielami mieszkańców, i na wielu, wielu spotkaniach. Problem wykonania tego zadania, co zresztą już od wielu lat, jeszcze za końcówki prezydentury Andrzeja Pruszkowskiego było powiedziane, że nie będziemy realizować inwestycji na zasadzie takiej, że wykonujemy instalację wodociągową i sanitarną, a później wchodzimy i oddzielnie deszczówkę. W tej sytuacji, w tych warunkach absolutnie nie wyobrażam sobie takiej inwestycji, która by była inwestycją, jeśli chodzi o deszczówkę oddzielną. I pytam pana wprost, czy zakończenie procedury dotyczącej przetargu na wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej nie będzie stanowiło przeszkody, jeśli na początku roku, czy mówiąc kolokwialnie, dodamy nieco później wykonanie burzówki, deszczówki? Ja odpowiem pani tak. Z mojego punktu widzenia ja nie widzę tutaj przeszkody. Pytanie jest tylko takie, jak te prace po prostu połączymy i skoordynujemy. Ale rozmawialiśmy, one są możliwe. Ale ma pani na myśli to, że gmina ogłosi przetarg na jakąś tam część tego zadania i będzie to dołączone do tego zadania, które my aktualnie realizujemy? Tak, chodzi o deszczówkę, bo nie wyobrażam sobie, pan będzie, bo o czym pan mówił, 2 lata realizował zadanie, no cykl 2-letni. Ale proszę zrozumieć, że w tym czasie będzie mogła być już realizowane, zadanie związane z deszczówką i z drogą nawet. Ale NPWiK nie realizuje deszczówki. Próbuję to wytłumaczyć, ale trudno mi. Ale proszę państwa, ja wiem, że NPWiK nie wykonuje deszczówki,
ale jest możliwość, rozmawialiśmy o tym z panem prezydentem Szymczykiem, żeby nie było tak, że oto wchodzimy w drogę, gdzie proces inwestycyjny trwa 2 lata, rozkopiemy, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że jest to teren, gdzie różnica poziomów jest bardzo duża, do kilku metrów, że w sytuacji deszczówki muszą być przepompownie i sanitarnej też. Więc czy wyobraża sobie pan radny 4 lata rozkopaną tą ulicę? Proszę państwa, ja wiem, w wielu przypadkach, no tak się składa, że byłam przewodniczącą Komitetu Społecznego wiele, wiele, wiele lat. Począwszy od wsparcia pierwszej górki, a nie mówiąc o drugiej. I znam dokładnie te problemy i wiem, jak wyjeżdżali panowie z teczką, gdzie myśmy latami później zasypywali pozostałości, które wynikały z tego, że te inwestycje były tak, a nie inaczej wykonane. I dzisiaj sobie nie wyobrażam, żeby nie połączyć inwestycji tak zwanych ziemnych, czyli do tego od razu położyć kanał burzowy. Bo proszę państwa, tam nawet nie wykonacie tej inwestycji, bo nie będziecie w stanie wjechać w ten teren, wyjechać, dlatego że tam są takie, a nie inne warunki. I dlatego jestem zaniepokojona. Na ten temat rozmowy były. Było spotkań co najmniej kilka u pana prezydenta i taka możliwość jest. Ja wiem, że tego nie pokrywa tych wydatków MPWiK, ale jest możliwość połączenia tej inwestycji, żeby nie kopać na 7 metrów terenu 2 lata, a później następne 2 i zamknąć ludziom w ogóle możliwość dostępu do domów, ogromnej ilości mieszkań, bo nie tylko domy, bo tam są różne formy, jeśli chodzi o budownictwo i wielorodzinne. Wydaje się w ogóle, zasypuje się wąwozy, o czym pan dobrze wie, ten ciek od pętli ze Zbożowej, który jest do Skowronkowej, nie wiem, kto dał tam zgody. W ogóle jest wolna amerykanka, ale już zostawmy to. I teraz cały czas o to chodzi i pytam, czy nie będzie przeszkody, jeżeli będzie taka sytuacja, że pan MPWiK się upora z tym zadaniem wodociągu i kanalizacji, żeby później, no bo dzisiaj to jest niemożliwe jeszcze, za 3 miesiące w marcu czy w kwietniu procedura została rozpoczęta i wykonywanie równocześnie tych 2 inwestycji. Przecież sam MPWiK osobiście tego nie wykonuje, tylko jest przetarg, wykonują firmy, podobnie jak deszczówkę, moi drodzy. Dziękuję. Dziękujemy. Ale nie do końca nie usłyszałam odpowiedzi. Prosiłbym pana prezesa, może by dokończyć wątpliwości pani radnej. Przewodniczący, nie bardzo wiem, co mogę więcej powiedzieć, bo jak gdyby wypowiedź pani radnej zaczęła się od tego, że nie ma czegoś w planie. Ja pani radnej przekazałem, że jest to w planie. Nie bardzo wiem, o co jak to powiedzieć więcej. Panie prezesie, jest w planie, ja przeczytałam, tylko ale tam pani powiedziała na początku, że tego w planie nie ma i że to zniknęło z planu. No jeżeli może tak powiedziałam, miałam bardziej na myśli, jeśli chodzi o szczegóły, nie ma w planie. Były 3 lata, w tym 3-letnim obecnym, teraz nadal są, tylko nie ma realizacji, może w ten sposób, że ja nie widzę żadnej szansy nadal realizacji, skoro minęło 3 lata, a nawet więcej, co udowodnię. Ale nie musi pani udowadniać nikomu, bo ja pani potwierdzę, że w planie złożonym na rok 2018-2023 ta inwestycja była, tylko była podpisana pod duży projekt. A sama pani dobrze wie, jak trudne było projektowanie w tym obszarze i co się w tym momencie działo na tym terenie. Choćby to, o czym pani powiedziała, nowi właściciele terenu, podziały nieruchomości i inne rzeczy, przez które przechodziliśmy. Tłumaczyliśmy i które to ciągle są problematyczne. I które ciągle są problematyczne. To ja myślę, że po tym spotkaniu, wydawało mi się, że spotkanie, które odbyliśmy, wyjaśniliśmy pani całą zawiłość tego problemu.
Ja mogę tylko pani tyle powiedzieć. Jest to znacząca i istotna część naszego dużego projektu. Pod tą ulicę podpięte są istotne elementy wskaźników, którymi musimy się wykazać, jeżeli chodzi o realizację projektu. Także nasz poziom determinacji, jeżeli chodzi o realizację tego zadania, jest dość wysoki. No dziękuję panie prezesie, ja tylko z przykrością stwierdzam, że ja to słyszałam już kilka lat temu do tyłu, ale jeszcze to pytanie, które powiedziałam. Jaki jest w tej chwili procent gospodarstw nieskanalizowanych? Czy ma pan w tej chwili takie dane? Gospodarstw pani nie odpowiem dokładnie. Mogę powiedzieć, że jest około 1% mieszkańców, którzy są nieskanalizowani. Aha, no to to jest taka cenna informacja i bardzo dobra. Dziękuję. Pan radny Popiel, proszę bardzo. Dziękuję. To też, szanowni państwo, ja doskonale rozumiem ducha wypowiedzi pani Jadwigi Mach, bo proszę państwa, to jest tak, że jest 1%, tak, ale od 300 tysięcy. No i to wychodzi na 3 tysiące osób po prostu ma taki kłopot. Jednak w skali miasta, no to ten problem jest o tyle duży, że, szanowni państwo, no jest problem faktycznie z odbiorem tych nieczystości, przy czym no nie mamy pewności, czy te nieczystości nie trafiają do rzeki, tak najdyplomatyczniej, w inne miejsca. Natomiast tu pani przewodnicząca też powiedziała o ulicy Skowronkowej, no na ulicy na stronie 6-7, to dokładnie widzę to zadanie, to myślę, że to jest wpisane, tak jak pan prezes powiedział. Natomiast jeśli mogę się takim spostrzeżeniem wymienić z panią radną, to powiem tak, ja pamiętam też 2014 rok, gdzie w przypadku ulicy Naukowskiej spotkałem pana dyrektora i przez przypadek żeśmy mieli możliwość gdzieś tam porozmawiania i to był ostatni moment na to, żeby jednak... Która do pana dyrektora, jeśli mogę, przepraszam. A, to pan dyrektor, pan dyrektor w MPWiK-u, tak, przecież. I można wyraźnie powiedzieć, że no, gdyby nie tamto spotkanie, to do dnia dzisiejszego... Jest ich kilku, więc którego? Obecnego na spotkaniu. to tej kanalizacji by po prostu nie było. I muszę tu wyraźnie powiedzieć, że takie też oczekiwanie pani przewodnicząca na to, że nie kopmy dwa razy. Tu ma pani rację, logika na to wskazuje. Natomiast doświadczenie moje jest proste. Gdyby nie to... I ekonomia, ja to wyraźnie uzasadnię. No tak, ja to wszystko rozumiem i też w podobnych kategoriach długo myślałem i też dalej myślę, ale wiem tylko tyle, że gdyby nie fakt normalnej rozmowy z przedstawicielami zakładu gazowniczego lata temu, to do dnia dzisiejszego po chyba 8 latach mieszkańcy ulicy Naukowskich nie mieliby gazu, to punkt pierwszy. Już od 6 lat chyba mieszkańcy starej części Wrotkowa, starego Wrotkowa mają kanalizację. Gdybym czekał na burzówkę, to bym do dnia dzisiejszego nie doczekał i nie wiem jeszcze ile lat będę czekać. Także to też należy wyważyć. Natomiast bezdyskusyjnie to kwestia ekonomiczna i tu jako gmina niestety wypadamy w tym naprawdę słabo, jeśli chodzi o koordynację zadań. Pamiętam jeszcze, jak z panem prezydentem Kalinowskim rozmawiałem w kategoriach, że brakuje tu osoby, która by koordynowała zadania podejmowane przez MPWiK, przez innych sieciowców, tak na dobrą sprawę, i później my za to płacimy. I nic się nie zmieniło przez tych parę lat. Kończąc swoją wypowiedź, jeszcze chciałbym zapytać, no takie dwa wątki mi się dość newralgiczne przypomniały. Ja pamiętam też rok temu, no dość trudne rozmowy i chodzenie po nocy tam przy rzece. Myślę tutaj o górnej części rzeki Bystrzycy, czyli Zębożyce, gdzie była uruchamiana sieć. Chciałbym zapytać, dyplomatycznie, bez podawania nazwisk, czy ta sieć w Zębożycach została już uruchomiona, bo nie mam po prostu tego sygnału zwrotnego, a trochę tam byłem zaangażowany, czy już wszystkie osoby zostały podpięte, te co miały być na tej zasadzie, przynajmniej to co było w zakresie MPWiK-u. I drugie pytanie, ja pamiętam też rozmowę naszą z marca chyba tego roku, marzec, kwiecień, na temat ulicy Wapiennej, gdzie miała ruszyć inwestycja budowy
głównej sieci odcinka wzdłuż równoległego do ulicy Nadbystrzyckiej, tak bym to określił, to miało ruszyć jesienią i ciekawi mnie, czy rzeczywiście to poszło. Dziękuję. Dziękuję. Można prosić o odpowiedź? Tak, już odpowiadam, panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o Zagorzycę, tam, jeżeli chodzi o podstawowe sieci, jest wykonane w zasadzie wszystko inaczej. Jest gro prac wykonane. Jedyny problem, jaki mamy, to dzisiaj tam wykonują pracę gazownicy, bo przekładają sieć gazową po to, żebyśmy my mogli jak gdyby przejść siecią i spiąć się do głównego kolektora. Jeżeli to zostanie wykonane, te wszystkie posesje będą już mogły normalnie odprowadzać ścieki. Czyli jeszcze nie uruchomiona? Nie, to jeszcze jest nieuruchomione. Nie. Aha, i Wapienna? Jeżeli chodzi o Wapienną, na Wapiennej już jest wykonawca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim oddam dalej głos, bo pani radna już raz pytała, w związku z tym ja pozwolę sobie teraz pytanie zadać takie szczegółowe do tego dokumentu. Na stronie 9 w dzielnicy Ponikwoda, którą jestem żywotno zainteresowany, jest inaczej sformułowane niż wszelkich obok, bo wszędzie jest napisane sieci kanalizacji sanitarnej, tych obok. Natomiast w tym jest sieci kanalizacyjnych. Czy to ma być szersze, czy w tym projekcie, bo zadanie w fazie projektowania, czy w tym zadaniu jest coś jeszcze poza kanalizacją sanitarną, inna kanalizacja deszczowa, czy to jest po prostu... Nie, panie przewodniczący, jest to nasze po prostu rozumienie kanalizacji, jak my ją rozumiemy, czyli bardziej ją rozumiemy przez pryzmat kanalizacji sanitarnej, planując własne zadanie bezpieczne. Dlatego, że w każdym innym wymienionym punkcie jest wprost napisane kanalizacji sanitarnej. Jest to... Czyli również sanitarnej. Rozumiem, że tylko redakcyjna to jest jakaś różnica z innymi punktami. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Przewodniczącej Mach, oddaję głos. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja dlatego zabieram jeszcze głos, bo mam wrażenie, że jakby niektórzy nadal moje informacje potraktowali, że jakoby nie było w tym nowym planie inwestycyjnym, tym trzyletnim. Jest ten zapis, tylko proszę się nie dziwić, 3 lata temu też był. Pan dyrektor siedzący obok pana prezesa pamięta spotkanie, jedno ze spotkań, w którym uczestniczył, jeszcze nie było w ogóle śladu szkoły Przysławinkowskiej w salce w piwnicy parafialnej. To nie jest temat od roku czy pół, tylko ten temat jest i wtedy mówiono, ja na to mam dokumenty, że w 15 roku na pewno będzie zrealizowana kanalizacja i wykonana instalacja wodociągowa. I proszę się nie dziwić, jeżeli lat 10 i więcej ciągle ten temat jest poruszany i zawsze jest tak, będzie. Ja tylko powiem Państwu jedno. Zrobię taki spis, w ilu budżetach po kolei były niektóre ulice, a dzisiaj ich w ogóle już nie ma. Więc proszę się nie dziwić, że o to pytam i naprawdę nie poprzestanę, bo nie mogę pozwolić na to, żeby tak traktować mieszkańców. Tym bardziej, że pamiętam doskonale 2 lata temu, co mówiono, zrównoważony rozwój. Idziemy w dzielnicę i to mieszkańcy pamiętają. Cierpliwie czekaliśmy tyle lat i naprawdę czas najwyższy, żeby zakończyć. Nie ma możliwości ani oświetlenia w tej chwili tej ulicy, bo pan prezes doskonale wie, jaki jest problem, jeśli chodzi tam o ten teren, ukształtowania terenu. Tam każdy tydzień powoduje to, brak tej inwestycji, iż jest sprawa coraz to trudniejsza, bo są nowe podziały, nowe właściciele, tam nie ma planu, tam planu już nie będzie, choć był. I wszyscy Państwo, ci co są dłużej radni, pan Zdzisio na przykład pamięta, ile walczyłam i plan był opracowany, wyłożenie jeden, drugi i później wyrzucono do śmietnika, bo komuś nie odpowiadał 5 czy 10 osobom. Proszę Państwa, proszę się nie dziwić. Ja tam mieszkam,
ja jestem na co dzień z ludźmi i naprawdę chcę zachować swoją twarz. Nigdy, nigdy nie próbowałam i nie starałam się, choć każdy z nas w życiu, prawda, coś obiecuje i nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania, ale staram się, by to było sprawiedliwe, sprawiedliwe i w miarę wiarygodne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę już więcej. Czy pan przewodniczący pozwoli jeszcze, dobrze, proszę. Tutaj troszkę wywołany został do tablicy pan dyrektor Dadej, akurat jest ze mną. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to też odpowie pani radnej Mach na jej wątpliwości. Witam Państwa. Chciałbym tylko krótko kilka zdań. W 2015 roku wykonaliśmy projekt kompletny na kanalizację sanitarną i wodociągową w ulicy Skowronkowej. Następnie procedowana była procedura ZRID-owska dotycząca projektowania ulicy Skowronkowej. W momencie, kiedy po 3 czy 4 latach ustaleń, uzgodnień udało się w końcu ten ZRID zatwierdzić, mogliśmy ostatecznie zamknąć projekt, a to wiązało się z jego aktualizacją, ponieważ ten pierwotny z roku 2015 nie nadawał się do realizacji z uwagi na zmiany w międzyczasie wynikające z uzgodnień pasa drogowego. To jest jedno. Druga sprawa. Wieloletni plan inwestycyjny 2018-2023 był przygotowany w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu dużego na wielkość 217 milionów i to był wymóg, żeby taki plan był opracowany. W tym planie znalazły się wszystkie zadania projektu dużego plus pozostałe zadania inwestycyjne. Jednocześnie nałożyło się to na wniosek taryfowy, który został zatwierdzony na lata 2019, 20 i 21. W związku z tym szła realizacja. Ponieważ wniosek taryfowy w tej chwili przedsiębiorstwo musi złożyć kolejny na lata 21, 22, 23 do połowy 24, ten wniosek wymaga zaktualizowanego planu wieloletniego. Podjęliśmy decyzję, że plan 2018-2023 kończymy na roku 20, natomiast plan potrzebny do wniosku 21-24 przygotowaliśmy i przedstawiliśmy Państwu jako właściwie ten sam plan, jedynie rozszerzony o rok 24. Budżet w tym planie zaplanowany w roku 17 jest cały czas aktualny. Było to 267 milionów, powiększone o 10 milionów w roku 24, czyli 277. Z tych zadań nic nie zniknęło. Duża część jest zrealizowana, bo jest na około 110 milionów zrealizowany ten plan. W związku z tym, to co pani radna zwróciła uwagę w tekście, kontrakty współfinansowane są komentowane jako zakończone, jest ich 4 zakończonych, jako zaawansowane. Pokazujemy specjalnie, żeby pokazać Państwu kontynuację, bo to jest cały czas ten sam plan. Jedynie rok 24 pojawia się jako nowum, bezwzględnie konieczne z uwagi na wniosek taryfowy. Taryfy, które będziemy w przyszłości. Tak, i ostatnie stwierdzenie odnośnie skanalizowania. Ten procent, o którym powiedział pan prezes, jest taki, tylko że obecnie w realizowanym projekcie współfinansowania zakładamy podłączenie 3400 mieszkańców. Czyli tak naprawdę będziemy oscylowali na 0,1%, gdzie nowo powstające posesje będą wymagały do łączenia do istniejącej sieci. W zasadzie możemy powiedzieć, że Lublin skazowany 10,9 z przecinkiem i to jeszcze będzie się wypełniało, bo ten trzeci etap, który jest w planie wieloletnim, to właśnie realizuje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeszcze tylko jedno zdanie. Ta konsekwencja tej zasady opracowywania taryfy, o której Państwo piszą w tym uzasadnieniu, bo czytałam cały ten dokument, uzasadniacie, że musicie uaktualnić ten
plan inwestycyjny, bo tego wymaga ministerstwo, urząd, który zatwierdza taryfy. Ale to jest ta realizacja tego projektu, który przyjęliśmy w 2002 roku. Pan dyrektor dalej pamięta chyba, kiedy wtedy na 20 lat już zakładaliśmy, jak będzie kształtowana cena wody i ścieków. Oczywiście w powiązaniu z inwestycjami. I teraz, jak pan sam powiedział, przyznaje pan, było w tamtym projekcie, jest teraz, tylko ja oczekuję ostatecznie decyzji dotyczącej, kiedy to będzie realizowane. I dlatego pytam na komisji, żebym miała później dowody i świadków, że padły jakieś słowa, bo no naprawdę, nie, proszę się nie dziwić, że mam wątpliwości, że nie zawsze jakieś ustalone słowa, przepraszam, stanowiska są później jasne i czytelne, jeśli chodzi o realizację. Dziękuję bardzo. Jeśli można jeszcze dwa zdania. Proszę Państwa, ulica Skowronkowa jest takim kręgosłupem tego rejonu. Do ulicy Skowronkowej, do kanalizacji ulicy Skowronkowej włączony jest kontrakt następny obejmujący Sławinkowską i Bocze Sławinkowskiej. I bez Skowronkowej tamten kontrakt już w części zrealizowany zostałby do niczego nie podłączony. I jest następny kontrakt Zalei Warszawskiej, Kmieca, Mgielna, który również do tej podstawowej Skowronkowej jest budowany do włączenia. W związku z tym my jesteśmy zdeterminowani tym, żeby wykonać Skowronkową, bo bez Skowronkowej nam wypadają z zakresu rzeczowego trzy kontrakty, ponieważ nie będzie ich do czego wpiąć, a ponadto tam nakłady już zostały poniesione. Więc nie wyobrażam sobie, że my nie zrobimy do roku 2022 tego całego obszaru nie skanalizujemy. I to jest zarówno w interesie mieszkańców, jak również w naszym interesie. To musimy zrobić, bez względu na to, czy równolegle będzie budowana droga, czy będzie budowana deszczówka, my to musimy zrobić. Jeżeli nie zrobimy tego, będziemy zobowiązani do zwrotu dofinansowania, on jest na poziomie 138 milionów złotych. A ja jeszcze mam pytanie. Te nowo powstające wielorodzinne budynki między Skowronkową a Zbożową, gdzie buduje pan Kozak, nie Kozak, tylko Kępa i dalej tam Dom Lublin i po kolei, bo tam masę deweloperów wchodzi. Gdzie oni odprowadzają teraz ścieki? Gdzie w ogóle mają zaplanowane? Te Jemiołowa obok na zakręcie na dół do Skowronkowej. Jemiołowa akurat jest, łączy się jeszcze tam, gdzie, ze Zbożową. Tam, gdzie Kępa buduje teraz. No. Natomiast te wszystkie ulice boczne i odnogi w kierunku lasu i w kierunku ulicy Sławinkowskiej, one są budowane i one mają warunki wydane do włączenia się właśnie w ulicę Skowronkową. A żeby było jeszcze ciekawiej, to na etapie, kiedy projektowaliśmy ulicę Skowronkową, to wydane warunki były na zupełnie mniejszą ilość korzystających. W międzyczasie jeden z deweloperów kupił działkę 3 hektary, dostał warunki jednego punktu w 5, a w międzyczasie podzielił na 80 posesji, czym byliśmy też lekko zaskoczeni. Tam właśnie to, co pan prezes powiedział. Problem polegał na tym, że w zasadzie do niedawna nie można było ostatecznie zamknąć uzgodnień, ponieważ do Wydziału Geodezji ciągle trafiały dokumenty odnośnie podziału tych działek. Tam się ciągle te działki zmieniały. I ulicę Skowronkową mamy ujętą w ZRID-zie, dzięki czemu nie będziemy mieli protestów, natomiast wszystkie odnogi boczne to jest przejście przez mękę, żeby ze wszystkimi uzgodnić i wszystkim tak rozwiązać, żeby byli wszyscy zadowoleni. No, jest to później tym będzie gorzej. Dążenie do ideału, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że ideału na pewno nie osiągniemy. Staramy się włączyć wszystkich. I wszyscy ci, którzy to zrozumieją, będą włączeni. Jeżeli powstanie jakiś fragment odnogi na końcówce, gdzie mamy mnóstwo takich przykładów, bo mieszkańcy, których pani radna reprezentuje, mają jakieś swoje interesy i nie godzą się na wiele propozycji, to niestety będą odłączeni, bo nie możemy czekać,
na wszystkich, aż się wszyscy zgodzą. Ale to jest jakiś znikomy tylko procent. Czyli to jest dosłownie kilka posesji. Ciągle jeszcze rozmawiamy, żeby to rozwiązać dla wszystkich sprawę kanalizacji. Temat jest trudny, mieszkańcy są trudni, ale jesteśmy po to, żeby to realizować. Dziękuję. No i im się to bardziej wydłuża, tym problemów będzie więcej. Dziękuję. Czy my mamy wielką świadomość? Ale pani radna, ja chciałem tylko pani powiedzieć. Dziękuję. No. Że ja chciałem tylko pani też powiedzieć, że jeżeli byśmy zrealizowali ten projekt, który był w 2015 roku, to proszę sobie wyobrazić, jaka skala problemów teraz by była przy tym, co zostało wtedy zaprojektowane. No tak, połowę by prawdopodobnie nie mogło powstać. Także też proszę zrozumieć, że być może jak gdyby przesunięcie tego w czasie z punktu widzenia mieszkańców tak mieszkających, ze wszystkimi kłopotami, jakie po drodze napotkaliśmy, finalnie będzie korzystniejsze znacznie dla tego regionu niż to, co byśmy osiągnęli wcześniej. No i masę deweloperów, którzy tam inwestują. My nie mamy wpływu na deweloperów. Nie mamy na to wpływu i nie mamy tutaj jak gdyby siły decyzyjnej. Bardziej patrzymy na to z punktu widzenia możliwości rozwoju tego terenu pod kątem ewentualnej dodatkowej zabudowy i tyle. Jeżeli no, dziękuję bardzo. Tylko dwa zdania do pana radnego Popiela, dosłownie dwa zdania. Zgadzam się zupełnie z panem radnym, jeżeli chodzi o ten 1%. To też proszę popatrzeć na to w taki sposób, że do tej pory przez bardzo wiele lat wszystkie inwestycje, które realizowaliśmy w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, głównie opierały się o grawitację. Ostatnie 10 lat to jest też zmiana u nas. Budujemy coraz więcej przepompowni i układów ciśnieniowych. Także te trudne tereny z wielu powodów, trudno dostępne dla nas, będziemy starali się włączać. To nie jest łatwy proces z uwagi na trudności techniczne, to jedna rzecz, a druga rzecz to koszty związane z tymi przyłączeniami. I mamy tego świadomość, proszę mi wierzyć, że jest dużo takich terenów, które mamy nawet przeanalizowane pod kątem takich obszarów, którymi się w przyszłości będziemy musieli zająć. No nie jest to prosty temat, proszę mi wierzyć. Na dzisiaj, do końca 2022-2023 roku koncentrujemy się na zrealizowaniu projektu. Oczywiście w tym czasie będziemy sobie planowali dalsze zadania na kolejne lata. No i mam taką nadzieję, że te luki, które jeszcze są wciąż w systemie, będziemy po prostu uzupełniali. I nie ma tutaj też, też proszę zwrócić uwagę na to, że jako priorytet sobie też postawiliśmy możliwość wykorzystania pieniędzy unijnych. Te pieniądze unijne i możliwość uzyskania środków, no niestety miały określone kryteria, jeżeli chodzi o ilości osób podłączanych na kilometr sieci budowanych. Bardzo dużo z tych miejsc, o których pewnie pan radny myśli, nie spełnia tego kryterium i w projekcie nie mogły być one uwzględnione. Ale to nie znaczy wcale, że my jak gdyby tego problemu nie widzimy. Widzimy go i będziemy starali się go w przyszłości po prostu uzupełniać. Być może nawet już ze środków własnych z pominięciem pieniędzy unijnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wszystkie wątpliwości państwa już zostały rozwiane. Przechodzimy zatem do zaopiniowania. Proszę o przygotowanie głosowania. Jeśli wszyscy zagłosowali, to proszę o przedstawienie wyników. Przy 7 głosach za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym. Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt. Dziękuję przedstawicielom MPWiK-u za uczestnictwo
już Państwa nie dotyczą, także dziękujemy i życzymy miłego wieczoru. Proszę Państwa, my przechodzimy dalej do kolejnego punktu, którym jest punkt 12, projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stojących w własności gminy Lublin. Lublin przy ulicy Łęczyńskiej i Emanuela Grafa na rzecz powiatu lubelskiego, druk 899-1. Czy potrzebujecie Państwo jakieś informacje, czy przejdziemy do pytań? Można, Panie Przewodniczący? Proszę, Panie Radny. Chciałem zapytać, rozumiem, że starostwo odeszło od, znaczy zrezygnowało z zakupu tej nieruchomości i dlatego musimy w drodze rezygnacji uchylić tą uchwałę, tak? Pani dyrektor potakuje na głową. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania w związku z tą uchwałą? Tak, w związku z tym, jeżeli uchylimy tą uchwałę, czyli ta nieruchomość jakby na razie nie będzie sprzedawana, czy będzie dalej wystawania pana panie dyrektorze na sprzedaż w trybie przetargu jakiegoś? Myślałem, że potaknięcie głową wystarczy. Panie radny, uchwałą wyrażającą zgodę na sprzedaż z bonifikatą dla starostwa uchyliliśmy wszystkie uchwały dotyczące, konkretnie jedną, dotyczące sprzedaży. Uchylając dzisiaj tą uchwałę, nie mamy podjętych żadnych uchwał w zakresie rozporządzania tą nieruchomością. Jesteśmy na etapie analizowania pewnych aspektów dotyczących jej wykorzystania. Także proszę o cierpliwość, bo i czasy nie sprzyjają temu. Trudno było ją zagospodarować w czasach niepandemicznych, więc w tej chwili zostaje w zasobie. Zastanowimy się, co z nią zrobimy, przyjrzymy się nowym środkom, jeżeli Polsce zostaną przyznane w nowym programowaniu, lub spróbujemy jeszcze w końcówce skorzystać. Także takie warianty też bierzemy pod uwagę. Na dzień dzisiejszy żadna uchwała dotycząca, jeżeli oczywiście uchylimy to, dotycząca dworku Grafa nie jest w obrocie prawnym. Dziękuję. Czyli wraca do gminy. Dobrze, ona nigdy, panie radna, z gminy nie wyszła. Dziękuję bardzo. Ona jest w gminie, no wiem, ale wraca już. Nie widzę więcej pytań w związku z tym tematem. W związku z tym przejdźmy do zaopiniowania tego projektu. Proszę o przygotowanie głosowania. Proszę Państwa o oddanie głosu. Proszę Państwa, przy 8 głosach za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, komisja poparła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o sprzedaży tej nieruchomości. Przechodzimy dalej do dawnego punktu 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin, położonej w Lublinie przy alei Wincentego Witosa, Królowej Jadwigi, na druku 900-1. Czy macie Państwo pytania do tego punktu? Panie Przewodniczący, ja chciałem zapytać, a z 12 punktu on nie był zdjęty, bo coś mi ominęło? Dziesiąty punkt był. Dziesiąty. Pomyłkę, tak. Dziesiąty był przez pomyłkę. Przed chwilą był dawny 11, obecnie dawny 12. Tak naprawdę to już jest właściwa numeracja, bo jeden mieliśmy dodany jako punkt trzeci. Czyli dziesiątego nie będzie? Dziesiątego nie będzie, on przez pomyłkę trafił do naszej komisji. Rozumiem, dziękuję. Dobrze, pytań nie widzę, w związku z tym przejdziemy do zaopiniowania. Najgorzej, że jestem już głodna. Wysiłek werbalny kosztuje trochę energii.
Jeśli wszyscy zagłosowali, to proszę o przedstawienie wyników. Pani Ania, radna Rybka, nie zagłosowała. To podobnie jak z panem radnym Drozdem, to teraz po prostu, jeżeli jest kworum, to przyjmiemy bez tego jednego głosu. Okej. Okay. Czy pani Anna Rybka jest może? Radna Rybka jest, przewodnicząca Rybka? No jestem, przecież zagłosowałam. Halo, halo, czy mnie słychać? No słychać, słychać. Proszę nie czepiać koleżanki Anny. No przecież, dobrze, jak mnie nie widać, to się pokażę, bo sobie pomyślę, że tęsknicie. Proszę bardzo, to ja. No natomiast proszę przyjąć mój głos jako za, bo głosowałam i mam na to dokumenty. To światełko w tunelu tylko widać. To proszę. Kasianiu w pełnej klasie, no tak w mgle cię widać. To ja może zapiszę do protokołu, bo dalej pani radna nie ma. Tak, jeżeli to nie zmienia wyniku. Pani radna Głoch, jak chciała głosować? Pani radna Rybka, jak chciała głosować? No przecież mówię, bardzo proszę uwzględnienie do protokołu, że głosowałam za. Dziękuję pięknie. Dobrze, dziękuję. Zasięg mam słaby. Proszę o przedstawienie wyników. Proszę Państwa, przy 5 głosach za, 1 przeciw i 2 wstrzymujących się, komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Pani radna Rywka wyraziła w sposób bezpośrednio swoją wolę głosowania i ten głos w ten sposób oddany został doliczony do tych wyników. Proszę Państwa, przechodzimy dalej do kolejnego punktu 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Powstańców Śląskich na druku 901. Czy macie Państwo jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Przejdziemy zatem do zaopiniowania. Proszę o przygotowanie głosowania i proszę o oddanie głosu. Proszę Państwa, przy 5 głosach za, 1 przeciw i 2 wstrzymujących się, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt na druku 901. Przechodzimy do punktu 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lubin usytuowanego w budynku przy ulicy Grodzkiej 14 w Lublinie na druku 902-1. Czy macie Państwo jakieś pytania w związku z tym projektem? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do zaopiniowania. Proszę o oddanie swojego głosu. I przedstawienie wyników. Proszę Państwa, przy 7 głosach za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Przechodzimy do punktu 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin, ustawionego w budynku przy ulicy Poniatowskiego 4 w Lublinie
druk 903-1. Czy macie Państwo jakieś pytania do projektu? Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania. Proszę o oddanie głosu. Pan radny Zdzisław Drozd, nie wiem, czy już zagłosował, bo... Pan radny Drozd jest obecny? Jest już. Zagłosowałem. Proszę o przedstawienie wyników. Przy 6 głosach za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się, komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Przechodzimy do punktu 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących właśnie gminy Lubin, położonej w Lubinie przy ulicy Naukowskich 236A na druku 904-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Pan radny Popiel, proszę bardzo. Panie przewodniczący, bo Pan chciał też zapytać, to najpierw niech Pan zacznie. Ja byłem na poprzedniej komisji oświaty, także jestem o to jedną. Nie, ja czytając nazwę ulicy od razu patrzyłem na monitorze na pana radnego i dlatego spodziewałem się, że tu z tej strony popadnie podniesiona ręka. Proszę bardzo. Dobrze, więc szanowni państwo. Na komisji oświaty tak dużo powiedziano. A nie, pani Jadwigo, to przepraszam, to jeszcze wczoraj na komisji rozwoju, dzisiaj na komisji oświaty, na komisji budżetowo-ekonomicznej. Jutro na Komisji Gospodarki Komunalnej i cała sentencja będzie oczywiście na sesji Rady Miasta. To od razu uprzedzam, bo... Ale ja sobie tak wyobrażałam, nie inaczej. No właśnie, tak jest. Szanowni Państwo, ja zwróciłem się w międzyczasie z prośbą do obsługi naszej komisji. To na czacie jest, myślę, że widoczne dla obsługi, z prośbą o to, aby umożliwić mi w tym momencie wyświetlenie pewnych zawartości. Ja już jestem przygotowany. Nie udało mi się tego zrobić na komisji oświaty. W tym momencie bardzo serdecznie proszę o to. Chcę Państwu wyświetlić informacje w tym momencie z geoportalu całej komisji. I na pewno będę chciał to zrobić, mówię wprost, też na sesji Rady Miasta. Jest to po prostu na dole w menu taki przycisk udostępnij, który mam w tym momencie nieaktywny i ja chciałbym Państwu móc wyjaśnić, o co tu chodzi. Czy jest taka możliwość? Proszę udostępnić, że jest taka możliwość. Ja mam cały czas, Panie Przewodniczący, ten przycisk nieaktywny. Pojawił mi się... O, bardzo serdecznie dziękuję. Dobrze. I mam nadzieję, że już w tym momencie Państwo widzicie mój udostępniony ekran, czyli mapę z geoportalu. Czy jest to widoczne, Panie Przewodniczący? Widzimy. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, Szanowna Komisjo, więc po pierwsze, tak jak pan dyrektor już zaznaczył, przedmiotem w ogóle tejże uchwały jest sprzedaż, wyrażenie zgody na sprzedaż działki numer 61/49, czyli dokładnie tej. Dziękuję panie dyrektorze za przesłanie stosownych informacji, bo zaraz projekt uchwały też oczywiście pokaże to, czym pan Bartosz jest zainteresowany. Natomiast pan dyrektor też wskazał i mówił tak na wczorajszych komisjach,
że miasto Lublin jest również właścicielem działki 61/48 i 61/39. I szanowni państwo, o co tutaj chodzi? Po pierwsze, to jest mapa własnościowa, tak? Czyli to, co jest na zielono, to jest własność gminy Lublin. Przy czym, uwaga, ta nieruchomość 73/2, bo tu nie można patrzeć tylko na jedną, absolutnie nie. To jest nieruchomość, gdzie tutaj jest plac zabaw i ta nieruchomość 73/2 jest zagrożona zwrotem, bo w tym roku wpłynął stosowny wniosek w czasie pierwszej, że tak powiem, pierwszej fali COVID-u. Ten plac zabaw ma swoją bardzo dużą historię i ja jestem z tym obiektem bardzo mocno związany, ponieważ w 2012 roku dokładnie pilnowałem, jak on zaczął powstawać. Dlaczego to jest tak ważny obiekt? Dlatego, szanowni państwo, że to jest jedyny plac zabaw na kilkutysięczne nowo budujące się osiedle i tam praktycznie przez cały rok, tak jak tutaj mogliście, szanowni państwo, zwrócić uwagę, to już obok. Tutaj chodzą ludzie, tak? Widzicie, to jest jedyny obiekt, który musi funkcjonować, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Teraz kłopot, który jest on zdecydowanie szerszy. Przepraszam, te drogi to są wewnętrzne chyba, nie? To są chodniki. To są chodniki. To, co teraz tutaj państwu prezentuję, to jest chodnik. O to pani chodzi, pani Edwigo? Chyba nie słyszymy się w tym momencie. Tak, wiem. To są chodniki, tak. Dobrze. Tutaj, szanowni państwo, jest kłopot następujący. Obok, pierwotnie, w 2012 roku, tutaj był plac zabaw właśnie w tę stronę i to jest chodniczek do tegoż placu, który dokładnie w tym miejscu był obok. Trzeba go było niestety przebudować dokładnie dlatego, że tę nieruchomość żeśmy stracili jako gmina Lublin. Teraz, w tym roku, okazuje się, że niestety możemy również stracić i tę nieruchomość. No oczywiście nie jutro, bo postępowanie jest na wstępnym etapie, z tego co mi wiadomo, ale ta działka zostanie być może kiedyś zwrócona. Kolejno, Rada Miasta Lublin, ja kiedyś mówiłem o tym, szanowni państwo, wyraziła zgodę na sprzedaż tej działki 61/51. To było dla mnie dyskusyjne z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo kościoła, ale no zgoda została wyrażona na dzień dzisiejszy, rozumiem, to pan dyrektor pewnie potwierdzi, nie została jeszcze formalnie sprzedana, tak? No żeśmy wyrazili zgodę na sprzedaż tej nieruchomości, ale formalnie jeszcze nie została sprzedana. To, co mnie interesuje, radę dzielnicy, samych mieszkańców, szanowni państwo, to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest dokładnie pokazany tutaj. I to, o czym już dzisiaj mówiłem, w kwartale 6H1U, popatrzcie państwo na możliwe usługi oświaty, kultury, administracji, nie pamiętam co to jest i jest z nami pan dyrektor Wydziału Planowania, to niech mnie wesprze. W kwartale 6H2U mamy oświatę, kulturę, zdrowie, opieka społeczna, administracja. Później 3U to jest dokładnie kult religijny, czyli dokładnie to zostało zrealizowane, tak, tutaj jest kościół. I to, co w tym momencie jest głównym powodem do zainteresowania, tak, to jest kwartał 6H4UODO, czyli oświata. I powiązany z tym teren, no bo jak szkoła, to i boisko, 6H1US, obiekty sportowe. I nakładając po prostu te dwie mapy na siebie, mamy rozwiązanie całej tej, szanowni państwo, zagadki. Sama możliwość sprzedaży działki 61/49, kiedy tu są inne działki, tak jak pan dyrektor powiedział, działki należące do firmy Żagiel, to jest jedno. Natomiast tu trzeba też patrzeć trochę szerzej na to wszystko, czyli być może, że już niedługo stracimy działkę 73/2. No to teraz pytanie, gdzie miałby chociażby ten plac zabaw zostać przeniesiony? To się tak łatwo też mówi o przeniesieniu, bo to są konkretne pieniądze, żebyśmy te wszystkie mieli obiekty stąd przecież przenosić, ale to gdzieś trzeba będzie. I teraz ten protest, który tak medialnie, prawda, rzekomo wybrzmiewa, czy spór pomiędzy radnymi PiS-u, bo to też uważam, że zostało źle, że tak powiem, wyartykułowane przez samą prasę, to popatrzcie, na czym polega. Polega na tym,
że jeśli zostanie wyrażona zgoda na sprzedaż tej nieruchomości, no to, to tak na dobrą sprawę to, co jest przedmiotem zainteresowania, czyli dążenie, to co pan prezydent Banach podkreślił, tak, że jednak jest zasadnym utrzymywanie tych, tych rezerw pod przyszłą oświatę w tym rejonie, bez względu na to, co się będzie działo przy Zębożyckiej, tak, Zębożycka Diamentowa, mamy, mamy szkołę, czy też przy zespole szkół komunikacyjnych. To utrzymywanie tych rezerw, podkreślam, dla mnie w tych dwóch kwartałach jest jak najbardziej zasadne. I to, o czym wczoraj chociażby na posiedzeniu Rady Dzielnicy Wrotków cały czas rozmawialiśmy, no to chodziło bezpośrednio o to, że jeśli ta działka miałaby być sprzedana, no to należy po prostu kupić określoną nieruchomość gdzieś w tym rejonie. No tak to, proszę Państwa, powinno być, bo potrzeby są. I teraz jak wygląda to w rzeczywistości? To jest widok od strony ulicy Naukowskich, tak jak powiedziałem, tę nieruchomość już żeśmy utracili. Być może, że plac zabaw trzeba będzie przebudowywać. Nie już, podkreślam, nie już. Natomiast z drugiej strony to jest już widok, szanowni państwo radni, od tej strony, tak, dokładnie w tym miejscu stałem, czyli południowo-wschodni róg. To jest widok na istniejące boisko, na nieruchomość 61 przez 39, działka należąca do gminy Lublin, gdzie to jest boisko małego lolka, to jest nazwa własna używana przez księdza proboszcza Grzegorza Trąbkę. I zwróćcie Państwo też uwagę, że absolutnie to boisko to nie tylko leży na działce miejskiej, tak, ale też i na działkach prywatnych. Więc te potrzeby, proszę Państwa, były i w mojej ocenie są. Odnośnie samej uchwały, którą pan dyrektor... Panie dyrektorze, ja domniemywam, jeśli nie będzie sprzeciwu, ja ją wyświetlę, dobrze? Jest taka możliwość, panie dyrektorze? Tak, oczywiście, proszę bardzo. Dziękuję, bo myślę, że to będzie nam prościej po prostu dyskutować. Bo ja muszę powiedzieć, że po raz pierwszy już tylko jej szukam. Jest już. Bo po pierwsze, nie powiem publicznie wszystkim osobom, ja pierwszy raz w życiu, podkreślam, w życiu tę nieruchomość w tym momencie, tę uchwałę mam przed oczami, bo ja nawet nie byłem świadomy, że takowa jest. To mówię tu wyraźnie. Panie radny, jeżeli mogę dodać, tak? Przepraszam, bo to jest istotne. Oprócz tej uchwały, jakby pan mógł jeszcze ją wyżej podnieść, samą mapkę. Tak, oczywiście. Jest druga uchwała, którą ja nie mam w wersji elektronicznej, którą panu nie przysłałem. Jest to uchwała zobowiązująca gminę Lublin do wykupu gruntów. Tu nie wiem, czy państwo widzicie mój kursor. Nie. Nie. Zarówno tu w lewo, jak państwo widzicie, i w prawo kwartał działek do wykupu od właścicieli prywatnych. Ja tą uchwałę jutro państwu również prześlę w wersji elektronicznej. Ona jest ważna, przypuszczam, panie Piotrze, do tego, co pan mówi, bo to jest też uchwała obowiązująca. W części one zostały zrealizowane pod budowę kościoła. Już nie przeszkadzam, panie Piotrze. Ale to dziękuję, bo to pan bardzo ciekawe informacje tutaj nam udostępnia w tym momencie, no bo to jest rozwiązanie też w dużej mierze całej tej zagwozdki, powiedzmy, dzielnicowej. Bo teraz tak, jeśli dobrze zrozumiałem, to poproszę też o sprostowanie, jeśli coś nie tak powiem, bo tutaj są stare numery, wyraża się zgodę na przeniesienie własności na rzecz archidiecezji lubelskiej z siedzibą w Lublinie, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin, położonej w Lublinie przy ulicy Bernarda Wapowskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji sakralnej pod nazwą Centrum im. Jana Pawła II, oznaczonej jako części działek ewidencyjnych numer 60 i tak dalej, o łącznej powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych, czyli hektar. Zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały za cenę ustaloną zgodnie, pan Bartosz niech słucha, za cenę ustaloną zgodnie tam z artykułem ustawy o gospodarce nieruchomościami, udziela się bonifikaty od cen nieruchomości w wysokości 99,99%.
I teraz pewnie numeracja się pozmieniała, znając... Czyli 0,01% wartość oddana. No tak. I też pewnie będę do protokołu tutaj sięgać, jaka była dyskusja w tym temacie. To mówię wprost, bo mnie ciekawi ten temat, kto jak się wypowiadał. I jeśli chodzi o nieruchomości, tak na szybko, 61-118 przez 2, być może, że się, no już widzę, że sama numeracja się pozmieniała, no ale chodzi, szanowni państwo, na pewno o kwartał, to co wcześniej mówiłem, tak, na planie, to jest tu 2U od oświata, kultura, zdrowie, opieka społeczna, administracja, gdzie pod względem własnościowym, to ja pamiętam, że kiedyś to jedna spółka kupiła. Jej nazwa chyba na E była, ale już teraz Geoportal pewnie nam tego, tak, są spółki handlowe, w poprzedniej wersji Geoportalu były pełne nazwy, tu już nie ma. No i teraz ja rozumiem, że ta uchwała, która tu jest przeze mnie prezentowana, to ona została zrealizowana częściowo, bo dokładnie jak państwo popatrzycie, to od ulicy Naukowskich, gdzie tutaj jest dom, to naprzeciwko mamy kościół, czy też działkę tam 61 przez 1. No to tak jest, bo to jest ten dom, nieruchomość 242 i naprzeciwko jest kościół. Czyli można powiedzieć, że uchwała została zrealizowana częściowo. Częściowo. No dobra, w międzyczasie, z tego co zrozumiałem z wypowiedzi pana dyrektora, to pewnie było tak, że część należąca do gminy, te nieruchomości tutaj, wyrażone w działce 118 przez 2, składające się w skład tej nieruchomości, że one zostały pewnie zwrócone na przestrzeni lat, bo ja pamiętam, to mówię wprost, kiedy to, szanowni państwo, jak ja zapamiętałem z mapy, to wszystko należało już do tej spółki handlowej. Ja nie pamiętam czasów, kiedy to było własnością gminy Lublin. Być może, że właśnie było tak, że jak pan dyrektor powiedział, że to zostało odzyskane i później sprzedane jednej spółce, tak? No i to chyba jest, że tak powiem, to eksponowane w wypowiedzi pana dyrektora. No dobra, no to tylko poproszę o odniesienie, tak, czy jest to prawda, ale ja mówię też o czymś innym. Ja nie mówię już o tym kwartale, który został już, że tak powiem, zwrócony. Ja mówię o nieruchomościach tutaj, szanowni państwo, w tym rejonie, bo wiem tylko tyle, że jeśli już dzieci miałyby chodzić na plac zabaw, no to raczej byłoby zasadne, żeby gdzieś tu lokalizować chociażby ten tymczasowy plac zabaw, a nie przy samej Stokrotce. Taka jest... Panie Piotrze, ja mam prośbę, jakby pan tej mapy nie zabierał, dobrze? Ja nie mam możliwości Tak. Łączenia mapowej, a myślę, że to nam troszeczkę pomoże, dobrze? To ja będę kursorem operować, żeby to może wszystko wyjaśnić. Bardzo proszę. Ja dziękuję, panie przewodniczący, to z mojej strony chyba tyle. Także ja tylko skonkluduję. Tu, szanowni państwo, jest układanka następująca. Pan dyrektor robi to, co do niego należy. To mówię wprost. Pan dyrektor ma, że tak powiem, powiedziane, że ma sprzedawać nieruchomości, żeby dbać o wpływy do budżetu. No przecież, że tak powiem, no z punktu widzenia dyrektora, no to robi to, co do niego należy. Ale z punktu widzenia samego rozwoju dzielnicy i tym bardziej braku inwestycji na przestrzeni lat, i tu bardzo mocno politycznie jestem w stanie to państwu udowodnić, nawet merytorycznie, już nawet nie politycznie, to krótko i na temat, to sprzedając tę nieruchomość, tę działkę 61 przez 49, uważam za zasadnym, żeby kupić nieruchomość w tych kwartałach, które dla nas, jako dla gminy, no, powinny być nabywane systematycznie. Dziękuję. Czy mogę, panie przewodniczący? Proszę bardzo, panie dyrektorze. Myślę, że panie Piotrze, ja dziękuję za ten wstęp i za to przedstawienie, bo myślę, że nie chcę tu używać słowa spór, ale wyjaśnia pewne uwarunkowania tutaj, ale pewne rzeczy wymagają sprostowania. Przepraszam, bo ja nie mogę się wyciszyć przy tym widoku. Nie przeszkadza mi pan. Spokojnie, nic, bynajmniej z mojej strony mi to nie przeszkadza.
Po pierwsze, zacznę od końca. Ja nie tylko dbam o wpływy do budżetu, panie Piotrze, ale też staram się, tak jak czy na Felinie, czy w innych obszarach, pewne grunty komasować, porządkować i nie hamować inwestycji. To jest po pierwsze. Po drugie, może wrócę do samego początku pana wypowiedzi. Tak jak powiedziałem, przerywając panu, jest druga uchwała, która zobowiązuje gminę. Ja z tą uchwałą się spotkałem, jak tylko przyszedłem do urzędu. Myślę, że to też powinno wybrzmieć. Myśmy jeszcze realizowali, 6 lat temu sprzedaliśmy na ewidentne życzenie archidiecezji kawałek działki, na którą żeśmy wydali na jej regulacje, podziały geodezyjne. No, trzymajcie się państwo radni, prawie 30 tysięcy złotych, a uzyskałem z jej sprzedaży 500 zł. To jest jakoby jedno w celu realizacji tej uchwały. Ja nie wiem, czy kupowała to spółka, nie wiem, pan ma na myśli Emperię. Tu trzeba by było wrócić do księdza Kiełbasy, który emeryta, tak, który pierwszy organizował Centrum Jana Pawła za czasów świętej pamięci księdza arcybiskupa Rzycińskiego. I on w różny sposób w imieniu archidiecezji też nabywał te działki poprzez różne spółki. No, między innymi przez spółkę Żagiel, o Emperii tutaj nie słyszałem, już nazywajmy to panie Piotrze po imieniu. Z Żaglem chyba w tamtym roku ze współwłasności archidiecezja wyszła konkretnie tu z tej, chyba z tej lub z tej działki, nie pamiętam dokładnie, czyli tej nie na fioletowo, tylko wyżej, tak? Tam patrząc na ekran, czyli do góry, wyszła ze współwłasności, porozstawali się. Natomiast w różny sposób tam archidiecezja próbowała kupić. Ale i gmina Lublin regulowała, tak jak państwu powiedziałem, chociażby tą ostatnią działkę, którą ja miałem tą wątłą przyjemność stawać do aktu notarialnego. Gmina również sprzedała. Wracając do historii, to panie Piotrze, we wszystkich kwartałach gmina Lublin była właścicielem. Bo cały ten kwartał, i tu wrócę do tego, co powiedziałem panu, że jestem panu winien odpowiedź, czyli całe grunty w rejonie ulicy Naukowskich, Wapowskiego, Fulmana, Naukowski, tak jak tu pan oznaczał, omawiając te wszystkie 4 kwartały, tak? Był to teren, gdzie Skarb Państwa w latach 80. wykupywał te działki z przeznaczeniem na cele oświatowe. Tam również, to co pan mówił, pojawiły się środki pod budowę szkoły czytelników kuriera lubelskiego. Ale trudno jest dzisiaj wskazać, za które środki zostały te działki nabyte. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, że działka A, czy działka B, czy działka C, bo nie było dużo tych środków. Zwroty rozpoczęły się w latach 2000 z kawałkiem na całym obszarze i nasiliły się w bardzo dużym nasileniu właśnie po podjęciu tej uchwały, którą pan Piotr pokazywał. Gmina Lublin niestety przegrywała proces po procesie, stąd brak realizacji w 2006 i kolejnych latach tej uchwały, o której tu mówimy. I więcej nie podjęto działań w zakresie wykupu od ludzi, którzy te działki otrzymali do zwrotu. Stąd pojawiła się spółka Żagiel, ksiądz Kiełbasa i jego już historyczne interesy w zakresie zakupowania działek pod Centrum Jana Pawła, gdzie, tak jak powiedziałem, ostatnie regulacje i wyjście ze współwłasności archidiecezji nastąpiły w tamtym roku. Wracając, jeżeli chodzi, bo zadał pan Piotr, to przy tej okazji ja powiem pochodzenie tej działki, o której rozmawiamy, czyli 61 przez
49, ona też nie jest działką, która od razu tak miała taki numer i ona ulegała podziałom łącznie z tym, że podziały następowały w formie decyzji z RIDowskich, tak? I dzisiaj mamy taki kształt, jak mamy. Ona została nabyta do zasobu na podstawie uchwały z 27 maja 2010 roku numer 1058 łamane przez 42 i dotyczyła ona budowy centrum IKEA. Tam poszły pewne zamiany, gdzie IKEA zobowiązała się do kupienia dla gminy Lublin pewnych działek, między innymi w obszarze naukowych, a gmina Lublin oddawała działki, której byliśmy właścicielami tu, gdzie jest dzisiaj IKEA. Więc na tej podstawie, panie Piotrze, ta działka, o której jest uchwała, została do zasobu nabyta. I teraz, proszę państwa, wracając do można powiedzieć też uchwały. To tak, panie Piotrze, nikt nie mówi o sprzedaży tych działek, tak jak pan przedstawiał tą mapę, poniżej kościoła i poniżej tych górnych kwartałów, ani poniżej tej działki, którą sprzedajemy. Tak, ma pan rację, jest tam zwrot. Zresztą dyskutowaliśmy na temat tego placu zabaw i pan doskonale wie, że również ja wyrażałem zgody na działki, które były zagrożone zwrotowe, żeby budować place zabaw. Taką sytuację mieliśmy i niestety w tym obszarze, jeżeli chodzi o ten plac zabaw. Poniżej kościoła mamy dwie działki i tutaj to zostanie w zasobie i będzie w zasobie. Natomiast nie widzę zasadności zostawiania tych 700 metrów, bo po pierwsze mamy tam działkę usługową, która blokuje w jakiś sposób inwestycje i dalszy rozwój tamtego obszaru, a nie jesteśmy w stanie, drodzy państwo, odkupić od żagla pozostałych działek, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy po pierwsze znaleźli na to pieniądze, po drugie było to w jakiś sposób zasadne ekonomicznie, więc nie ma sensu w mojej ocenie i pana prezydenta, którego ja tutaj w tym momencie reprezentuję, do utrzymywania tej działki. Na pewno nie będą sprzedawane te działki poniżej, bo tak jak powiedziałem, po pierwsze, panie Piotrze, ma pan rację, gdzieś ten plac zabaw trzeba będzie przenieść i myślę, że będzie trzeba go przenieść gdzieś na działki, które na dzień dzisiejszy mamy własność gminy. To jest jakoby po pierwsze. Po drugie, nie ma też zasadności na dzień dzisiejszy i przyczyny do wykupowania działek. Z pełnym szacunkiem przeznaczenia pieniędzy, które wykradamy państwa dzielnicy, jak to państwo uważacie, sprzedając te grunty. Dlaczego? Dlatego, że równie dobrze z dzielnicy pani radnej Mach, gdzie na przykład najwięcej teraz będzie szło sprzedaży działek, to też radni dzielnicowi mogą powiedzieć, kupcie nam, nie wiem, pod szkołę, pod przedszkole, pod cokolwiek. Radni z ulicy Poligon, tak, gdzie żeśmy przez ostatnie 5 lat sprzedawali za grube miliony działki przeznaczone pod budownictwo też. No, budżet, proszę państwa, składa się z pewnych żywych części, nie można znaczyć tych pieniędzy i powiedzieć, że na pewno ta kwota pójdzie na to. Po drugie, to co pan prezydent Banach mówił o konieczności budowy szkół, to na dzień dzisiejszy, proszę państwa, nie ma tam potrzeby
zabezpieczania, budowy i mrożenia środków na wykup akurat terenów tutaj poniżej kościoła. No, jest to niezasadne ekonomicznie. Poza tym musiałaby być podjęta, żeby nastąpiły wykupy inwestycyjne, panie Piotrze, bo tu już konkretnie do pana, musi być podjęta uchwała o inwestycji, tak, celu publicznego, czyli musielibyśmy podjąć uchwałę o budowie szkoły i ewentualnie rozpocząć zakupy inwestycyjne. I to wykonuje wtedy Wydział Geodezyjny, bo no ja po pierwsze nie mam środków na zakupy interwencyjne, jedynie próbuję porządkować to w jakiś tam sposób zamianami. I jeżeli są uchwały jakieś intencyjne, że nie możemy nabyć w inny sposób, grunt jest nam niezbędny do jakichś celów, załóżmy społecznych, to wówczas, a ja nie pamiętam, żebym gdzieś jakąś nieruchomość kupował, przepraszam, w centrum przy Wieniawskiej kwestie były zwrotowe, związane z Kulem, gdzie kupiliśmy działkę za 100 tysięcy złotych w centrum od świętej pamięci pani, nie pamiętam nazwiska, ale ja ją znajdę na następną komisję i powiem. To było jedyne, co pamiętam, że to był wydatek zakupu takiego niezwiązanego z inwestycją. Więc powtórzę to, co pan prezydent Banach powiedział. Panie dyrektorze, chciałem tylko na sekundę, na jedno zdanie tylko, techniczne takie. Chciałem tylko do państwa jedną rzecz, dlatego że mamy niestety ustawioną czas pracy komisji do 21:00, więc jeżeli w którymś momencie będzie tak, że państwa wszystkich wyrzuci z komisji, to logujemy się ponownie po prostu przez czy nowy link, czy po prostu proszę sprawdzić pocztę. Uprzedzam państwa, bo teraz jest 21:00 i żeby nie byli państwo zaskoczeni, że nagle może wszystko. To może ja skrócę. Także panie Piotrze, ja myślę, że odpowiedź pana prezydenta Banacha na komisji oświaty, no po pierwsze potwierdziła te moje słowa, że mamy tą rezerwę w trzech lokalizacjach w okolicach Diamentowej, Zębożyckiej, na nieruchomościach, których jesteśmy właścicielem, i niezasadne jest na dzień dzisiejszy wydatkowanie środków na wykup tutaj poniżej kościoła. Natomiast nie będziemy się pozbywali tych dwóch działek, które tam panu numery przesłałem. No to tyle w kwestii takiego uzasadnienia. No już nie będę tutaj mówił, z jakich powodów te uchwały były podejmowane, bo uważam to, że no ta budowa centrum była jak najbardziej uzasadniona, tylko pytanie, czy no w ten sposób, jak to zrobiono. Nie mi to oceniać. Przyjrzę się tym uchwałom, spróbujemy je uchylić i tyle. Jeżeli są jakieś tam dodatkowe pytania, to oczywiście służę. Mam nadzieję, to panie Piotrze, to jest kwestia uzupełnienia tego pana wypowiedzi, to broń panie Boże, nie mówię i jeszcze raz podkreślam, proszę państwa, ja zajmuję się nie tylko sprzedażą, ale również i porządkowaniem pewnych rzeczy, a naprawdę jest tego dużo i niestety lata 90. i 2000. przodują w tym, zresztą pan Piotr wie to na bieżąco, bo dosyć często chyba panie Piotrze jesteśmy, wyjaśniamy chociażby te tematy zwrotowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję, to ja teraz, pan Piotr już troszeczkę popytał, więc ja trochę dopytam, bo szczerze mówiąc im głębiej wchodzimy w temat, tym ja bardziej jestem zszokowany tym tematem. Jeżeli ja dobrze zrozumiałem, to sprzedaliśmy 10 tysięcy metrów, tak? 10 tysięcy metrów, gdzie. No ile jest tam metrów? 10 tysięcy metrów. Panie Bartoszu, uchwała dotyczyła, tak jak pan Piotr powiedział, hektara, natomiast drugi chyba hektar czy półtorej hektara gmina została zobowiązana do wykupu uchwałą na tę rzecz, natomiast uchwała i jedna i druga nie zostały zrealizowane, więc nie mówmy o tym. Część gruntów gminnych stoi kościół, tak?
Więc no, nie mówmy o pełnym hektarze, bo część ksiądz Kiełbasa kupował w imieniu parafii, konkretnie archidiecezji, właśnie poprzez podstawione spółki ludzi. No tam no, historie, te podziały toczyły się, więc no, nie atakujmy pod tym kątem. Ale ze strony miasta, no przecież miasto nie jest we władaniu obecnie tego hektara, czy bo rozumiem te dwie działki i jak... To jest i płacąc za jeden metr, tak? 10 tysięcy metrów płacąc za jeden metr, to chyba tylko tam patrząc po tych kolorach, które kolega radny wyświetlał, to tylko część chyba jest we władaniu miejskim, tak? Bo to już jest, panie Bartoszu, po zwrotach. Proszę wziąć pod uwagę, że tam od 2000 roku idą zwroty. Ja powiedziałam, że całe te cztery kwartały, które wykreślił pan Piotr i mówił, co jest w nich na planach, były we władaniu gminy Lublin. Natomiast tam wszędzie poszły zwroty, które się toczą jeszcze do dzisiaj i tu, gdzie jest plac zabaw, też się toczy jeden z ostatnich zwrotów. Te pozostałe działki, które są oprócz tej jednej, o której pan Piotr mówił, są już nasze niezagrożone zwrotami. Natomiast dalej co słyszę, że ten Instytut Jana Pawła II miał powstać w połączeniu prywatno-kościelnym, czyli ze spółką Żagiel i ona wyjęła sobie te półdziałki z tej nieruchomości, czy ja dobrze zrozumiałem? Nie, panie Piotrze, panie Bartoszu, nie, no nadinterpretuje pan. Ja mówię, że archidiecezja, konkretnie ksiądz Kiełbasa, posługiwał się do nabywania tych gruntów, jak poszły zwroty, no różnymi podmiotami, które chciały pomóc archidiecezji w utworzeniu centrum Jana Pawła. No niestety takie to były czasy i tutaj między innymi aktywnie uczestniczyła spółka Żagiel, która pomagała archidiecezji, więc to nie jest tak, że no wie pan, to od miasta było czy cokolwiek. Oni kupowali to od ludzi, którzy uzyskali zwrot od gminy, tak? Gmina przekazała, realizując pierwszą uchwałę, tą, którą pan Piotr pokazał, tylko w części. Nie zrealizowała uchwały dotyczącej wykupowania gruntów na cele Centrum Jana Pawła. I teraz ja, panie Bartoszu? No tak, tylko teraz patrząc na mapę, czy mam rozumieć, że cały ten z takim obciętym rogiem od góry ta działka, teraz nie widzę numeracji, zobaczę na numerację, czyli działka 118 na 2 z takim charakterystycznym obciętym rogiem, które widać, że teraz są nie we władaniu miejskim. Czy to ta cała działka była właśnie w procedurze zwrotowej poddana i Żagiel wykupił te zwrotowe, czy w jakiś sposób my przekazaliśmy, sprzedaliśmy za tą symboliczną złotówkę, a potem ona trafiła w ręce prywatne w efekcie? Mówi pan o tym obszarze, na którym znajduje się ta działka, którą procedujemy, tak? Nie, mówię o północnym, bo procedujemy trochę nie. Z 181. Tam, panie Piotrze, Żagiel był tylko we współwłasności z panie Bartoszu, we współwłasności. Ja poproszę o możliwość prezentera, to wyświetlę te mapki, dobrze? Proszę, możliwość. Będzie prościej dyskutować. Nie wiem, czy nas nie wyrzuci, tam informatycy pracują nad tym, ale może nas wyrzucić, ale proszę udostępnić, żeby można było pokazywać mapę. Jeszcze nie mogę. No, ja będę kontynuować. Na razie zanim jest mapa. Na tej, według załącznika graficznego do tej uchwały, którą przed chwilą była pokazana, działki 118 na 2 i 61 na 1 w obszarze, czyli ta hektarowa działka sprzedana za cenę 1 metra, miała trafić pod instytut. Na tej działce 61 na 1, rozumiem, że jest w tym jest momencie mapa? Kościół. Czy jest mapa? Tak, jest mapa. Na działce 61 na 1 jest kościół, natomiast działka 118 na 2 jest teraz w prywatnych rękach i ja się dopytuję, w jaki sposób ona w te prywatne ręce wtrafiła. Czy to jest to, co pan dyrektor mówi, że zostało w procedurach zwrotowych? Tu widać zresztą tą działkę.
jakby można było tą mapkę zostawić. Panie Piotrze, panie przewodniczący, fioletowy kolor są to działki, gdzie dzisiaj jest kościół. I wszystkie działki, na których znajduje się kościół, zostały przekazane przez gminę Lublin. Z bardzo prostej przyczyny. Rozpoczęły się zwroty i myśmy stracili władztwo. Więc uchwała nie została zrealizowana w tym kształcie, w jakim została uchwalona. To jest po prawej stronie od ulicy Karola i Wojtyłów. Wojtyłów, tak, Wojtyłów. Dokładnie. I to uchwała nie została zrealizowana. Dlatego archidiecezja, konkretnie w jej imieniu ksiądz Kiełbasa, rozpoczął rozmowy z zaprzyjaźnionymi swoimi firmami, archidiecezji, między innymi Żagiel, bo o nim mam wiedzę, i wykupywali od tych ludzi, którzy uzyskiwali zwrot, pozostałe części, mimo że one były objęte uchwałą. Gmina Lublin z tego tytułu... Tylko ciągle nie dostałem, pytałem wprost, czy mam rozumieć, że wszystkie te działki powyżej, te na północ, wszystkie zostały zwrócone? Tak. Tak. Myśmy przegrali tam wszystkie postępowania. Druga, po lewej stronie Wojtyłów, również, proszę Państwa, Żagiel również... W obszarze tej działki, o której dzisiaj procedujemy, również na pozostałe działki od byłych właścicieli, którzy uzyskali te działki ze zwrotu. Cały ten kwartał został nabyty od ludzi, którzy uzyskali zwroty. Dzisiaj tylko możemy mówić, że gmina Lublin na pewno utrzyma te działki, które są... Panie Piotrze, jakby pan to troszeczkę wyżej poniósł, żeby pokazać te dwie działki na zielono. Dwie działki na zielone i tu, gdzie ta rączka się pojawiła przed chwilą, czyli w dół od kościoła, to tylko te władztwo zachowamy nad tymi działkami. To są trzy czy cztery działki. Nie mówię o tej, o której uchwała, ale tu, panie Piotrze, ta uchwała jest wstrzymana, bo biorąc pod uwagę, że tam poszły te zwroty, my również się zastanawiamy nad zasadnością realizacji tej uchwały. Dlatego ona nie jest dalej realizowana. Zastanowimy się jeszcze, co robimy. Ona na razie nie będzie ruszana. Dlatego, proszę Państwa, cały ten kwartał, o którym tutaj pan Piotr Popiel, przedstawiając te cztery kwartały, można powiedzieć, pod kątem planistycznym, one były gminy Lublin. I wszystkie poszły do zwrotu. Także, panie przewodniczący, nie można mówić wprost, że gmina Lublin sprzedała kościołowi w całości. Nie. Część tylko działek zostało zrealizowanych. Natomiast te działki, tak jak pan Piotr mówił, one na przestrzeni tych lat były tak dzielone, tak podzielane i z RID-em, i nie z RID-em, i gmina tam majstrowała, bo myśmy wydzielali pewne działki, które nie były zagrożone zwrotem. I ta sieczka przez te lata nastąpiła, żeby dzisiaj dojść do tej numeracji. W wielu wypadkach my musimy przeglądać księgi i chyba rekord to jest 20-krotnie działka zmieniała swój numer. Więc nie da się tutaj, to jest tak zagmatwane, nie da się tego wprost określić, że... gmina. Natomiast ja mam w zasobach archiwalnych, ale tego nie zrobię Państwu na sesję w czwartek, informacje, ile gruntów gmina wprost przekazała archidiecezji na to. I to mogę się zobowiązać, że na najbliższą sesję w wolnych wnioskach, i tak siedzę z Państwem do ostatniej chwili, wrócimy do tego tematu i Państwu powiem konkretnie, jaki obszar z tego hektara został przekazany bezpośrednio przez gminę Lublin, tak? Działki, które nie były zagrożone. To ja bym prosił w takim razie o taką informację, które konkretnie numery działek w ramach tych uchwał zostały przekazane. Ale umawiamy się, panie przewodniczący, na wolne wnioski Komisji Budżetowej.